A mianowicie. Coś się wydarzyło. Tak. O, Muzda, właśnie. Jedynymi przytomnymi po tej całej walce, bardzo krwawej dla was, była Anwar i Wardan. Wy, jak pamiętacie, ocknęliście się z opatrunkami. Ktoś najwyraźniej bardzo fachowo zajął się wami i to najwyraźniej dość szybko to zrobił, a przy okazji jeszcze szybciej wyciął tych, co zostało. No cóż, odpowiedź się nasuwa sama, gdyż dziewczyna podróżująca z Anwarem no, była cała we krwi nie swojej. No, próby zagadnięcia, co się stało, skończyły się jej omdleniem. Wy strasznie obolali, ledwo się poruszacie. Naprawdę z wami jest kiepsko. Należy was traktować, jakbyście mieli zero hapsów. Ale my już my chcieliśmy zużyć od razu, jeszcze na ostatniej sesji deklarowaliśmy, znaczy, że Healing Surge zużywamy. A, dobra, czyli tak, Juri, dobra, dobrze, że mi bo to już koniec był. Więc tak, Juri, żebyś był całkowicie zdrowy, musisz, to znaczy zużyjesz 4, to będziesz miał 36. Tak, zdrowy, no. A ile tych Healing Surge możemy zużyć na dzień? Masz karcie. Kwestia, że do kolejnego odpoczynku, bo przy każdym 12-godzinnym odpoczynku, czy ileś, czy jakoś tak, się po prostu wypełniają z powrotem. Aha, to ja też sobie zużyję, też, żeby mieć maksa 36 HP. Jeszcze mi zostaną Surges per day, 9. Czyli zużywasz 4, żeby mieć 36. Dobra. Czyli poczekajcie, ja tutaj wpiszę PO wam gdzieś tam po jedno. Kurwa. Jeden. Sobie tutaj poniżej tego action pointa. My chyba też skoł, nie? Chyba, że jesteśmy nieprzytomni, to nie możemy. Nie, wy jesteście nieprzytomni, ale wy jesteście nieprzytomni na to, że no padliście, ale ktoś też wami się zajął, przynajmniej opatrunkami, przynajmniej nie wykrwawicie się na śmierć. Cóż, co w takim razie robią jedyni przytomni? No bo oni są chyba martwi, nie? Nie, oni są żywi. Aha. God damn. Już myślałem, że będziemy mieli Erlu za free. Nie no, Wardan wiesz... Ja tego nie mówię oczywiście, ale nie no, trzeba im jakoś pomóc, nie? Tak, Wardan spróbuje, wiesz, no zostawi na chwilę Psiona, bo on się bardziej na takich rzeczach zna. I mówi, że rozejrzy się po okolicy, wejdzie na jakieś tej kamienie okoliczne, żeby zobaczyć, czy gdzieś się tutaj, wiesz, jakieś licho nie grasuje i czy by zabezpieczyć teren, czy jesteśmy bezpieczni, czy możemy tu odpocząć i wiesz, połatać tych kamratów naszych. Ja mogę ich, nie wiem, mogę ich jakoś docucić z czegoś tutaj, jakiegoś skilla, coś takiego. Znaczy oni potrzebują rzucić na heala, żeby roztoczyć nad nimi opiekę przynajmniej przez jeden dzień. Oni się nam dają przynajmniej przez jeden dzień do jakiejkolwiek drogi, żeby ocknęli się. Znaczy, jeśli ci się nie uda, to nie stanie się nie pogorszy, po prostu trudno, nie ockną się. Dobra, rzucam 13. 13, niestety nie, ST15. Zabiłem ci, znaczy, wyobraź przypadek. Więc oni się... Nie ocno tego dnia, ale sami się ocno następnego. Ale ułożyłeś ich, rozbiłeś jakieś tam prowizoryczne posłanie, tak żeby ich móc ułożyć. Zaś co w takim razie Wardan widzi? Wardanie, rzuć na percepcję w takim razie. A kurwa. Tak, Wardan wraca. Jest w porządku, czysto.
Nic nie ma. Nic tu nie ma. Tak, wydaje ci się, że tu jak najczęściej. Znaczy, ledwo zeszliście z tych wydm po burzy piaskowej. Możesz sobie zrobić większy obchód, wtedy będziesz miał lepsze rozeznanie, bo póki co po prostu tobie widok bardziej zasłaniały te nowe powstałe wydmy, które są dość wysokie po takiej ostrej burzy. Gdybyś poszedł nieco dalej, spiął się na wyższą wydmę, to może miałbyś lepszy widok. Ale to byś musiał odejść jakieś tak mniej więcej na pół godziny od reszty. Przynajmniej tak no patrzysz. To ja tak się sama wydma może nie jest daleko, ale jest stroma. Tak, wiele z spostrzeżeniem. Słuchaj, że spróbuję się tutaj na okoliczną wydmę wybrać i zobaczyć, czy oby wszystko jest w porządku. A ty się zajmij tymi nisponiami, bo naprawdę słabo oni wyglądają. Jeśli mamy już wiedzieć, zrobiłem. Cokolwiek się tutaj nie grasuje, no to jednak muszę jakiś dalszy wypad poczynić, więc... Już zrobiłem co w mojej mocy. Jak mogłem pomóc, takim pomogłem. A teraz Yuri, tak by the way, ile ty masz tego tej percepcji? Tego skilla? Już ci mówię. 3. Znaczy, ty nie wiesz, ile mam tej percepcji. Nie, chodzi mi tylko... Ja sam nie wiem, jaką ja mam percepcję. Ja, proszę ciebie, mam dobrą percepcję, tak sobie wyobrażam się. Nie, ale nie. Ja myślę, że powinniśmy, Wardanie, zrobić tak, że łatwiej stratę przebolejesz moją, niż ja przeboleję twoją. O, jakże wspaniałomyślnie z twojej strony. Nie wspaniałomyślnie, tylko myślę o tych tutaj... Twoich towarzyszach. No dobra, to ja sobie poczekam, a ty zapieprzaj na górę. No to ja drałuję. Nie wiesz, tak pół do nie, bo mi chodzi o to, atmosferę. Jasne. Po prostu w takim razie z racji tego, że wystawisz się na teraz już na naprawdę mocne słońce, bo wchodzisz na sam szczyt i mocnej... Ja sobie balsam wezmę jeszcze się posmarzę. Nawrzanej. To już drugie użycie będzie w takim razie. Muszę to zaznaczyć. Mel, balsam, minus 2. Jeszcze na 8 zużyć ci zostało. Więc w takim razie, na razie wchodzisz na to wydmę. No i tak się rozglądam, ale wiesz, nie stoję na szczycie jak ta pała i się nie odcinam na tle nieba, tylko trochę niżej i sobie patrzę. No, znaczy, jeśli chodzi o widoczność, to jesteś doskonale widoczny. No. Zewsząd. No ale to po to wdrapałeś się na to wydmę. No to co widzę. W takim razie poproszę o rzut na percepcję. No kurwa. 27. Anwarze. Rozglądasz się w koło, no na pewno jesteś pewny, że tutaj nikogo poruszającego się nie ma. Przynajmniej ten, ale tak, tak oceniasz mniej więcej na kilometr na wschód. Widzisz, że spod piasku jakaś dziwna rzecz wystaje. Ciężko ci to zobaczyć i ocenić, co to jest, ale coś na tyle masywnego, że ty to widzisz. Czyli to może być ta część tej karawany, która tu ruszyła. Może. W każdym razie to wygląda na coś dużego, masywnego i no nie do końca przykrytego tym piaskiem. A raczej tego, dlaczego ty to widzisz, bo to jest wysoko na zboczu następnej dalekiej, odległej wydmy. I to jest od strony zawiecznej, więc piasek się rozsypał w dół i odsłoniło to. Aha, dlatego tego nie widzieliśmy poprzedniego dnia. Tak, dokładnie. No to wiesz, zejdę z wydmy. Ja powiem, że Wardanowi, że nic, ruchu nie widziałem, ale trzy wydmy dalej, ta po lewej, taka żółta ta wydma, ona, coś tam z niej wystaje, coś dużego, nie?
I wypadałoby to sprawdzić, ale nie możemy przecież zostawić towarzyszy samych. Jak dla mnie, to możemy wziąć to Erdlu, no, zamontować mu na ryju kija. A przepraszam, podróżowaliście, to już będzie trzeci dzień. Trzeci dzień. Tak, poprzednio zużyliście, odpiszę 6 litrów wam każdemu. Czyli tak, minus 6. Juri minus 6. Mel minus 6. To ile mi zostało? Super minus 6. Minus 6, gdzie tu masz ten... Stryper. A gdzie tu masz wodę? A, bo to jest u tego, u Kao. Czyli... Czyli no beczkę 24 LB. Kao jest wodą w czynie społecznym. Juri 12 LB w takim razie. Mel 12 LB. Niestety... Dzisiaj, z racji tego, że naprawdę źle się, no było źle po całej tej walce, będę liczył od teraz 5 litrów na dzień. Zamiast 6. Ale na razie od następnego dnia będę to policzę 5 litrów. Od następnego dnia dopiero, bo dzisiaj już zapłaciliście za to. A na razie, tak, jeśli chodzi o wodę, informuję, co zostało wam. Kao miał 40 litrów, zostało 40 litrów na Erdlu, zostało zużyto mu u niego 12 litrów, więc zostało jeszcze 26 litrów. A, jeszcze, kurde, muszę odliczyć dlatego. Dla 36 LB, więc zostało ci 22 litry KO z całej tej twojej wielkiej beczki. No spoko. Juri, ty miałeś 16 litrów, nie? Zostało ci 10. Mel, to samo, 10 litrów. Stryper, jako że wozi skało, wam wspólnie na was dwóch i Erdo zostało 22 litry. Ale czekaj, to myśmy na dwóch mieli 80 litrów, a nie 40. On przecież brał drugą beczkę. No. Tak, właśnie to się zastanawia, gdzie się druga beczka podziała. A Erdo by uniósł tyle wody? Widzicie w tym momencie, tak, jak Wardan, idąc w tamtym kierunku tej wydby, taką, tak, beczkę. Czyli jeszcze zostało wam 62 litry w takim razie. No, to no, rozumiem. Dzielisz na dwóch wodę na jednego. Tak. No bo ten. To co, idziemy do tej wydby, Wardan? Chcesz się udać, Wardanie, na tą wydbę, zobaczyć, co tam się znajduje? Coś mi mówi, że to się dla nas bardzo źle skończy. Ale cóż mamy lepszego do poczynienia? Jeśli być może tam jakieś schronienie znajdziemy, to i tak dla nas lepiej. Możemy ich jakoś tak tymczasowo, nie wiem, zamaskować tych kurwa, te nasze trupy? W jakąś szafę ich schować, czy coś? No, średnio na jeża. Przykryć liśćmi, tak, na pustyni. Nie, raczej myślę o jakiejś płachcie na paliwo. Prezentem. Ale możecie zasłonić się prezentem i tak dalej. Macie od tego specjalne takie brezenciki. Tak, idź już. Nie, bo ja ci muszę dać tabletkę. To będzie... O, lol. Jaka masakra. Smokry. Nasz mistrz bierze tabletki na normalność. A ty to ostatnio. A już myślałem, że wkroczyła siostra Helga z tabletkami. Helga. Z czopkami. Prędzej. No to ruszymy do tego.
Możecie zostawić ich. Jeśli chodzi o drapieżniki, jest jeszcze dzień, to one jeszcze nie grasują. Idziemy obczaić tą miejscówę. Zakradamy się tam, jak przystało na tych, na wędrowców pustyni. Głośno się śmiejąc i śpiewając sprośne piosenki. Nie no, raczej po normalu żeśmy tam podeszli, nie? Żeby nie było. Nie. Znaczy, jak mówiłem, nie zauważycie jakiegokolwiek ruchu. No to obczajamy, co to jest w ogóle? Podchodzicie bliżej i bliżej i bliżej, w końcu podeszliście nam powiedzmy 100 parę metrów, no i wtedy jesteście w stanie ocenić już, co to jest. A mianowicie, to jest wielki pancerny wagon, który taki, jaki się montuje na grzbiecie potężnych mekilotów. O, to mogą być ciekawe rzeczy w środku. O kurde. No to te, chyba mamy jakieś saperki, nie? O, nie? Zresztą, nie macie. Nie ma. Jest pachla, spadel kupowałem. A, jest spadel, ale zostawili. Zostawiliście Werdo z Zerno. Kurwa, zaraz się coś wymyśli. Czekaj, popatrzmy, co my tu mamy? Sakierka. Da się do tego jakoś w liść, czy tam jest jakiś włas, czy coś? Zapewne tak, tylko trzeba by było trochę odkopać. Ty masz tą glewię, no to możemy glewią kopać. A nie, jak kurwa glewią chcesz kopać? Normalnie, odgarniać piach, bo to jest w połowie gdzieś wydmy, Artur mówił. I musimy tylko zgarniać piach na dół. Tak, to wystarczy zsuwać ten piach, bo no. Podchodzicie no, pod stromą część wydmy od zawiecznej. Ja mam łyżkę, mogę to łyżką robić. Może od razu szczoteczką do zębów. Nie mam szczoteczki do zębów. Nie, tego, tutaj nikt nie przewidział szczoteczki do zębów. Wiecie, że ten wagon jest dość pancerny, dość wielki, więc to nie zajmie wam 5-10 minut. To zajmie tak wam z godzinę, może nawet więcej, żeby chociaż na tyle go odsłonić, żeby się rozeznać, gdzie jest tu góra, a gdzie tu jest dół. Bo jeszcze to nie wiecie. Tam te paralusy i tak się kurują. No my to możemy robić na zmianę, żeby się nie zabić na tym słońcu tą pracą. No. Wiecie, ja bym zasugerował, zawróćcie się. Co podpowiada wam rozum. No. Zawróćcie się po łopatę. Rozbić tutaj, w pobliżu tutaj, przenieść tu towarzyszy. Rozbić tu i pracować w nocy. No to jest też opcja, no może tak zróbmy. No, dobra. Zaprzęgamy Kriwa do Erdlu i jedziemy, nie? Bo go chyba będziemy musieli przeciągnąć, bo on jest taki ciężki. No raczej. Raczej, że przeciągnęcie go. Jak pług. Ciągniecie, po prostu położyliście go na jego śpiworze, macie, która służyła i wziąwszy za jedną część, każdy z was ciągnął. O ile pod wydmę było kiepsko, to tyle z wydmy, to musieliście trzymać hamować. Uważaj, bo piach bierze. W końcu po jakimś czasie. Szalony. Po jakimś czasie dotarliście pod tą wydmę. Rozbiliście sobie namiot, na swój, no powiedzmy, to ciężko nazwać namiotem, płachtę, pod którym się chowa, schowaliście. Macie się i czekacie do zmierzchu. Na zmierzchu błyskawicznie nadchodzi na pustyni. Momentalnie zrobiło się ciemno, szaro, a chwilę później ciemno. Niespodzianka, macie łopatę. Możecie się zabrać za robotę. Bierzemy się. Na zmianę. Wiecie, że na zmianę odkopowujecie. Zajęło to wam prawie 2 godziny, zanim poznaliście, że to jest dół wagonu. Więc przeszliście mniej więcej ileś tam kroków, licząc od, że tu mniej więcej gdzieś jest, będzie koniec. I tam zaczęliście kopać z powrotem. W końcu piach, odsypując kolejne porcje piachu, zauważyliście w końcu zarys drzwi, które znajdują się z tyłu wagonu i które służyły właśnie do
tego, żeby się móc dostać do niego i załadować towar w nim. No to chyba grzecznie otwieramy. Bardzo ciężko to idzie, bo piach mimo wszystko wam mocno przeszkadza, więc w takim razie poproszę o wspólny test siły. Nega, please. Znaczy się wargam przy pomocy Anwara, bo to razem robicie. W końcu przy wielkim wysiłku, razem ciągnąc i zapierając się o ściany. Wbija drzewce gdzieś tam za jakąś krawędź, prawda, próbuje podważyć, tam siłuje się i w końcu tam coś tam ustąpi. Tak. Znaczy, że wchodzicie do przewróconego do góry nogami wagonu. Towar znajdujący się w nim, no, uległ skrzynie, bo znaleźli się tam skrzynie. W środku też znajduje się piach. Piach pustynny. Na razie zauważacie sporo skrzyń. Jedne są bardzo dobrze zabezpieczone i całą tą wywrotkę przetrwały w nienaruszonym stanie. Jednakże zauważycie, a jest tu ciemno, jak wytupiła murzyna. Nie, no mamy te tam kurwa świeczki, czy te inne takie patyczki chemiczne ze światłem, no to używamy, no to jest chyba oczywiste, nie? Jak się nazywało, nie pamiętam. To jest standard adventurerski. No właśnie tego nie ma w Dark Sunie. Nie ma tych patyczków? Standardów nie ma. No to nie wiem, no to jakieś zastępstwo, nie wiem, kurwa, świeczka. Nie, po prostu możecie zawsze wziąć, rozpalić łajno Erdlu, które zawsze gdzieś z radością zrobi na drodze i które zbieraliście, bo to wszyscy zbierają. Tu się nic nie marnuje. No i po prostu taki rozpalacie taki na piasku, prosto na piasku taki kawał łajna, tak żeby oświetlił wnętrze. No macie jakieś takie, możecie się już przynajmniej na tyle blask ognia, żeby zobaczyć, rozeznać się. Co się okazuje, w środku znajduje się najprawdziwsze drewniane skrzynie. Drewniane. Ja się zaczynam interesować jedną i ją obwąchuję, wiesz, tak po prostu oglądam, jak jest może jakaś pęknięta, to taką, no. Znajduje się na taką pęknięto. To ją obwąchuję, sprawdzam, co jest w środku. W środku widzisz coś dziwnego, a mianowicie widzisz piasek, tylko że koloru czarnego. No kurwa, trafiliśmy dosłownie na żyłę złota. Ja się tak na niego patrzę, tak wzruszam ramionami. Cóż to jest, chłopie? Na tym można hodować zboże. Na czarnym piachu? Na czarnym. A Anwarze, jako ty masz arkanę wiedzę, to poproszę o rzut. No. 15. Ale też można, ale też magowie mogą użyć tego jako. To jest dla nich surowiec strategiczny. Nie, nie o to chodzi. Anwarze, ty jako mag. Gdy zbliżysz się właśnie do czarnego piasku, przeszły cię takie ciarki. To niechybny znak, że to nie jest zwykły piasek. Aha, nie jest zwykła ziemia. Tak. Ale co to jest, za cholerę sobie nie możesz przypomnieć. Macie, że aurę, to nie było przyjemne uczucie, te ciarki. Jeśli miałbyś stawiać, to jest... W jaki sposób zaklęte i w sposób niezbyt przyjemny. No ale będę myślał nad tym, żeby sobie może przypomnieć, co to jest. Później jeszcze, nie? No ale co poza tymi skrzyniami jest jeszcze w tym wagonie? Jakaś woda? Nie. Trupy? Nic.
Dziwne. Nic, autentycznie nic nie ma. Tylko wiecie, skrzynie i całe mnóstwo skrzyni, w których jak później się możecie rozwalić nawet którąś, tam cały czas jest czarny piasek. Ale to jest piasek czy ziemia, gleba? Piasek. A. Ja się będę zastanawiał nad tym, co to kurwa jest. To nie jest ziemia, to jest piasek. No właśnie, no to będę się zastanawiał, co to jest. Będę myślał nad tym, nie? No kwestia tego, że no, kiedy mi pozwolisz powtórzyć rzut, nie? Jak zdobędziesz nowe informacje. A są na tych skrzyniach jakieś, nie wiem, jakieś one są opisane? Dobre skrzynie same nie są opisane. No. Ale na wagonie widzicie emblemat domu Zakara. O kurwa, no. Czyli tam są tylko te skrzynie i nic więcej, tak? Nic więcej. To jest dziwne. Wiecie, co mnie zastanawia w tym wszystkim? Co prawda jestem nieprzytomny, ale taka jedna rzecz mi się nasuwa. Gdzie się podział Mekilot? Mekilot to nawet zagrzebany może być pod tym i jemu jest tam dobrze, wygodnie i cieplutko. No to właśnie może, wiecie, taki idea hint hint wykopać Mekilota. Będziemy mieli dodatkowy transport. Sam zakop Mekilot. Mekilot, no, jeśli był... Ale to zacznę! Jeśli był, to ci powiem, że nie ma go aktualnie. Na pewno go nie ma. No. No to więc dlatego... Panie, nie ma sensu. To dlatego, panie, co się stało z Mekilotem? No przecież do wagonu był przyczepiony technicznie. No ale problem, żeby się zerwał. Ale zerwał się już nie tak. Siłowo. Siłowo, dlatego wagon jest do góry nogami. No właśnie. Coś musiało rozwścieczyć tego Mekilota. Albo wystraszyć. No. A nie ma tu jakichś, nie wiem, ukrytych skrytek na papiery czy coś takiego? Nie, tu nie ma czegoś takiego ukryte. To jest wagon z kości i tu nie ma jak kości utknięte, zabezpieczone to skórą, żeby to ten. I tu nie ma miejsca, żeby wsadzić jakieś tajne listy, skrzynki, szuflady porobić. No, zawsze się znajdzie metoda. Jak na mój gust, to jest jakiś czarcie nasienie. Lepiej się tego nie ruszać. Nie ruszać, ale jestem ciekaw, co to jest. Wiesz co? Mam pomysł. Wyjmuję ty kawałek racji, żeby dościć jakiegoś suchego mięsa czy coś. Posyp sobie i smacznego. Najszybszy sposób, żeby się dowiedzieć. No nie? No, bardzo szybki. No, mówię. A jakby na to kilka kropel wody wylać? Ciekawe, co by się stało. No, chcesz, to może sprawdzić. No, to spróbuję, ale tak dosłownie kilka kropelek, nie? Czekaj, pro... Czarny piasek? Tylko wiesz co? Mam takie dziwne wrażenie, żebyś do tego nie zbliżał ognia. No to just prawda, hot. Ale no to spróbuję kilka kropel wody na to ciepnąć. Tak, wiesz... To jest tak, że żeby zobaczyć efekt dokładnie, musiałbyś trochę tego piasku wynieść bliżej ognis, tego twojego ogniska, żeby widzieć to. Bo to jest rozbite skrzyni, fakt, że jest blask, ale to tylko tyle, żeby móc zobaczyć, ale on dla ale ciebie musiało jest czarny. Się trochę wysypać. Tak, w sumie masz rację, trochę się wysypało. Dobra, w zasadzie tak, to wystarczy. Fizyka jest dzisiaj po mojej stronie. Tak, polewasz to dosłownie odrobiną wody. Woda Magdan, ja bym wyszedł, ale gdzie jest to? Woda w to wsiąkła i nawet po niej nie został ślad. Mordy nie zamykają. Ciekawe. Ciekawe, co to jest.
Dobra, ja tylko czekam z utęsknieniem, aż się obudzę. Ale chodzi o to, że jak wiesz, co to jest, dlaczego ja chcę to przetestować, że jak wiesz, co to jest, to póki co nie wiemy, co to jest, więc jeśli zameldujemy domu za karę, a tam znaleźliśmy jakiś wagon i tam był czarny piasek, nie jak to mechaniczne. Wiem, do czego zmierzasz, jak będziemy no. znali cenę, to będziemy mogli się, wiesz, żądać no właśnie, jakiegoś tak nam poważniejszej idei. Dziękuję i kopa w dupę, nie? I ewentualnie dostaniemy szklankę wódki na dzień dobry, na podziękuję. Jogurka. Z drugiej strony, jeśli to jest coś faktycznie cennego, za co warto by było zabić, żeby kto inny się o tym nie dowiedział, to byśmy byli w dupie. Zawsze możemy udawać, że nic nie wiemy, nie? Tak, ale jak chcesz jednocześnie udawać, że nic nie wiesz i wyciągać większą cenę za to? Jeśli to jest aż tak cenne, że za to można zabić, to możesz udawać, że nic nie wiesz, nie wyciągać ceny. Wziąć to, co dają, łaskawe ochłapy. Panie, ja bym z buta brał łaskawe ochłapy. Najbezpieczniej i nie ma, i najmniejsze, najmniej problematyczne, ale twoja brocha... No. Tak, wy a ty śpisz. Sensie, no powoli się zbliża tak, że wy no, niestety będziecie musieli odpocząć we dwóch. Zwłaszcza, że no niestety będziecie mieli sen mocno przerywany, bo jeśli chcecie postawić warty, no to tylko we dwóch. Akurat. Dokładnie, no, więc żeby się jako tako wyspać i jutro bez stresu, bez przemęczenia ruszyć w drogę, to już musicie niestety no zdrzemnąć się. No to się zdrzemniemy. Wygrajcie. Ja słucham ciągle. A dzisiaj, noc mija wam spokojnie. Nic się tu nie działo. Nic niezwykłego. Żadnej dodatkowej burzy piaskowej nie było. Cóż, dziewczyna, która Anwarze, ona się w nocy ocknęła spokojnie. Chociaż na twoje próby zagadnienia, co się stało, nie chciała odpowiedzieć. A na próby normalnej rozmowy? Ona zbyt... Jak rozmawia? Próbowałeś zagadać? A propos tego, to ona... wnioskujesz, że ona jest śmiertelnie przerażona. Nie, ale mówię normalnej rozmowy, nie na temat tego, nie? Tylko takie zwykłe rozmowy. A nie, normalne to w miarę jakoś tam się klei, chociaż nie jest dzisiaj zbyt rozmowna. No właśnie, a co ona na to, jak jej powiedziałem, że wydaje mi się, że spłaciła dług krwi i może odejść? Zruszyła tylko ramionami. Czyli nie powiedziała, że chce odejść, czy nie chce odejść, tak? Nie, nie zadeklarowała ci tego. No okej, okay, no to wiesz, no to dalej tam stróżuję. Ale nadal kurwa mnie ten piasek męczy. To nie jest tego dnia. Zrób to. To jest jedno z najbardziej reakcyjnych rzeczy, tak? W ogóle. Ale nie, no to tak troszeczkę na ten szpadel, ale to pewnie kilka takich ziarenek i do ognia. Nic. No to już wiemy przynajmniej, że to nie jest... Nie, to na pewno to nie był proch, bo proch nie emanuje magii. Zresztą, panie, jakby na to nie patrzeć... Ale ja nie wiem, że emanuje magią. No, proch też nie wciąga wody hurtowo. Nie, właśnie proch wciąga. Proch wciąga wodę. Bardzo dobrze, proch jest bardzo łatwo zamoczyć. Tak wiem, ale widzisz, a mówisz, że nie zostało tutaj śladu, więc no nie był proch. A i no, siedzimy sobie, czekamy, aż może jakiś nigo przyjdzie. Spokojnie, noc, jak mówiłem, nad ranem nasi pozostali nieboracy ocknęli się. Ocknęli się przemęczeni, oboleli, no tragicznie się czujecie. Dobra, krótko panie. Mówiąc, masz takie wrażenie, że przez cały przewóz pokarmowy Erdlu.
No jak miło. Ochydne. Erald tak się zrywa jakby w amoku jakimś, że no, ostatnio co widział, takie wielkie pazury lecące. O, ucięło cię. To na niego i się zerwał się i poczuł ból zaraz od tych ran wszystkich i znów się położył i ciężko wzdycha. Znaczy, wszystko działa. Wasze towarzysze, teraz autentycznie możecie, jako że jesteście przytomni, złożyć healing serdze. Możecie złożyć healing serdze. Jako że Juri i Mel byli przytomni już wczoraj, to oni dzisiaj zostają im odnowione. Zaraz nas coś kurwa zaatakuje. Jakiś smok albo inne dziadostwo. Albo latająca serna na mleko. Ale jest typer. Żeby normalnie działać, to tak. Jeśli zużyjesz 4, będziesz miał 32. No to dobra. 4. To... Dobra. Panie, ja rozumiem, że ja się teraz liczę, jakbym miał 0 hapsów. Tak. To panie, zużywam 3 soli, mam 42. Dobrze, dokładnie. Zatem tak. No bo znowu te kutasiarze przyjdą. A właśnie, a nam się dailiki... się trochę musieliście się no, pochodzić. Artur, a nam się dailiki zresetowały i pepeki Tak, zresetowały się wszystkim. Tak, dokładnie. Aha, czyli jesteśmy znowu nabufowani jak dzikie świnie. Tak. Po dłuższym, dłuższej przerwie 12 godzin przynajmniej się resetuje. Odpoczęliście. Wody troszkę więcej poszło. Ja już piszę na ten dzień po 5 litrów u każdego. Ja sobie minęła i pójdę jeszcze raz rzucić okiem na... Bo wiesz, teraz słońce może prześwitywać przez te, przez szpary. 24... Ty wiem, czego możesz spróbować. Weź stałem przed tą skrzynią z tym czarnym piachem i zacznij je ubliżać. Zobaczymy, co się stanie. Nie jest wcale głupi pomysł. Teraz będzie lepsze światło, bo przez szpary między tymi kośćmi może prześwitywać trochę słońca. Tak, prześwituje, jest lepsze widok. Zresztą może zerwać trochę tej... Skóry? Tych skór, co tam wiszą. I skóry i tych łusek, bo to bardziej pancerny jest. Więcej łusek jest, ale możesz oderwać, bo cała konstrukcja jest mocno naruszona. No to ja tak zrobię i będę i teraz sobie to obejrzę tak w jasnym blasku dnia. No, zerwałeś tak, że obejrzeć. Jest to drobniutki, niemalże taki jak piasek pustynny, tylko że koloru czarnego, nie jak piasek pustynny, koloru żółtego. Ale to nie jest pieprz. Nie, to jest bardzo drobne. To jest jak piasek kwarcowy. Ktoś siedział i z lakatówkami malował każde ziarenko. Moja ekspertyza fachowa. Teraz wszyscy możecie ja się to obejrzeć. W razie... Dobra, też się temu przyjrzę. Jeśli przyjrzy się Mel temu, co było, wydaje ci się, że ten rozsypany piasek był bliżej tej skrzyni niż teraz. No to się przyjrzę temu dokładnie. Znaczy, nie pamiętasz dokładnie, ale tobie się wydaje, że tak... Nie, no ale wiesz, jestem w stanie to ocenić, bo po odległości od ogniska, jakiej to było, które w środku rozpoczęło. Jakieś dobre pół jak ten piasek metra. Zaczyna spierdalać po tym wagonie, to my lepiej się to już coś wiem więcej. Panie, a ja zrzucę, bo też mam arkana. Tak. To teraz wiem coś więcej, to mogę rzucić, czy nie? Nie. Jeszcze nie. Nie, a ja wiem co zrobić. Wolę tak się przyglądać, ale to po prostu ktoś to pomalował. Mięska. Era tak spogląda na Wardana i rzucę w to. Chwili... Zobaczymy co się stanie. Co, rzuciłeś? Nic. Mówiłem, lekko przerzuty. Bo nie ma znaczenia. Nie mam skąd wziąć indziej substancji biologicznej. Weź to polisz. Nie, to ten, jeśli to tak miało działać, to nie zadziałało. Kurwa!
Oprócz tego, że ślina, oprócz tego, że ślina po prostu została wchłonięta przez ten i zrobiło się to suche. No. Kurwa, czym ty jesteś? To jest jedyne, co zauważyłeś, ten, że ślina po prostu momentalnie to wchłonęło wilgoć. Jakokolwiek. Nagle się odezwie, jestem Andrzej. Ubliżanie nie zadziałało. Słucham? Panie, wy... Ubliżanie nie, nie zadziałało ubliżanie. Super, ale to był nasz najlepszy plan. Znaczy, że... Teraz jedno, tak patrzę, że nie, jesteś pewien, że to jest o dobre pół metra bliżej was niż wcześniej. Mhm. A jak to panie, może od razu spuścić. Mało tego, to może nie do końca specyfikowałem ja, w jaki sposób to się poruszyło, bo to nie rozsypało się wokół. To takim grubawym wężem od rozbitej ten, przesunęło się w jednym kierunku. W kierunku? No akurat wyjścia, no, z którego tam grzebaliście, no. No to jest nowa informacja, stary. Poruszający się piach. Chyba dużo opcji nie zostało. Panie sunie jak grube węże, no. Grubo węże. Artur, mam pytanie do ciebie. Tak? Jakbym użył, rzucił sobie na leczenie, to bym mógł te 3 pozostałe HP-ki zregenerować? Nie znam sobie. Dobra. Jeszcze do tego wrócimy. A wiesz ty co? Hmm? Jak tak bardzo chcesz to sprawdzić, to no mam dla ciebie taką... I potrzebujesz takiej opcji, wiesz, żeby leczenia kogoś, to jest ST20. Potrzeba jednego dnia pełnej opieki lekarskiej nad pacjentem. Dobra, w każdym razie, skoro tak bardzo chcesz to sprawdzać, panie, to może od razu sprawdź to, jak Erdlu się weź wytarzaj. Ty, Anwar, wiesz, Wardan tak podchodzi, Anwarze, to jest piach, prawda? Piach. Chce, widzisz, że ożywa i pochłania coraz więcej terenu na swojej drodze. Jest czarny. I teraz Mel, to zobaczyć, to piszę do ciebie na czacie. To tylko Mel zrozumiał. No. Nie zrozumiał. No, zrozumiał. Zrozumiał. Rozumiał, ale nie, to jest wewnętrzny niszowy ten, kwestia. My dwaj tylko oglądamy. Nie wątpię, żebyś ty oglądał jak kasta. No to na pewno nie może być tak. A co moje nieboraczki robicie? No. Z tym... Czyli ty się pakujesz. Ja już powiedziałem, co ja robię. Ja po prostu szykuję się do dalszej drogi, bo co, no kurwa, będziemy tutaj siedzieć, a jakiś pijak będzie nas panie. Molestował po śladach w nocy, ty. Nie wiem, jak... Dziękuję bardzo. No. A jeżeli proszę cię, będzie, że o, bo to jacyś draby tutaj szły, uwolniły czarne, pożerające ludzi piaski i wszystko, co żyje. Sorry, to nie my. Im dłużej tutaj będziemy, to tym większe jest prawdopodobieństwo, że albo A, piaski dorwą nas, albo B, jeżeli ktoś się skapnie, że piaski zaczynają wpierdalać ludzi i wszystko co żywe, to wszystko spadnie na nas. Więc ja już mam 2 powody, żeby stąd iść. Ruszacie w dalszą podróż. Bardzo logiczne zresztą. Ostatni test chcę przeprowadzić, stary. A nie! Spierdalaj, ja idę z tego. No to spierdalaj, no to idź. Wiesz, to można testuj jako... się sam, panie. Jak się spakuję, wracam do tego i ostatni test chcę przeprowadzić. Jak to zareaguje na psionikę? Na psionikę. Użyję sobie tak na tym tego. Jak to? Farhenda. Dobra, jak... Ja co? Zadziałałeś tak, jak chciałeś. Normalnie jak piasek się rozsypuje. Tak. No to ja już wszystko wiem.
No, że jest to czarny piasek, który się sam porusza. No, proszę, co wiesz? Który się sam... No, shit, Sherlock. Jesteście w zasadzie... To wszystko wiem. W podróż. Kurwa. W zasadzie w podróż dalszą. Akurat dotarliście już do tego momentu, kiedy w końcu powinniście trafić na drogę i wracać do Shuratamwa. Wśród już pustyni skalistej, więc w końcu odpoczniecie od świętobyskiego piachu wciskającego się wszędzie i utrudniające marsz. No za to są głazy i głaziki, ale tutaj no ktoś dawna rozsunął te głazy i głaziki i efektem jest porządny szlak. Jako że uczęszczany regularnie, no trzyma się całkiem nieźle. Zaraz nam kurwa wyskoczy jakiś znowu Andrzej z Wadowic albo Fryderyk z tego, Fryderyk z jak to, z Argentyny. Więc tak, w każdym razie... Pierwsza rzecz jaką robimy, okrężamy troszeczkę, coś, co nie zauważymy szerokim łukiem. Z racji tego, że nie mieliście tych pali, a na palach była też naniesiona odległość mila do ten, minął popołudnie, zbliża się południe, no musieliście odpocząć, bo się nikt nie podróżuje o zdrowy zmysł w najgorszy upał. No i po południu musieliście ruszyć, nie wiedząc, ile jeszcze wam zostało kilometrów. No a? Mil. No mil kilometrów, czy kurde lig morskich? A co za różnica? Ja to mogę nadmierzyć odległość w węzłach. Mam wyjebane. Interesuje mnie ilość czasu, jaki jest potrzebny tam na dodarcie na piechotę, a nie kurwa odległość. Odległość jest dla nas abstrakcją. Tak, dokładnie. W razie w końcu idącym szlakiem docieracie do kościanego słupa znaku orientacyjnego, na którym ktoś jakąś czarną mazią, jeżeli nie określono, kiedyś tam, w wydrapanych rowkach zamieścił napis i wskazujący, że tam jest Shuratamwa i podał czas i odległość. 6 godzin, 20 mil. 20 kilometrów na godzinę. 20 mil. 7 godzin 20 mil, przepraszam. No właśnie. No. W każdym razie, jeśli będziecie dalej podróżować, to no przynajmniej to wszyscy dotrzecie mniej więcej koło północy. Chyba, że będziecie chcieli się rozbić wcześniej. Nie, lepiej dotrzeć tam w nocy po mojemu. Bo jeśli tam ktoś jest, to będziemy wtedy widzieć, że tam ktoś jest. A jak dotrzemy tam w dzień i się wjebiemy tak po chamsku na sam środek osady, jak nas chyba wyskoczą z namiotów, to będziemy mieli przejebane. A zatem, no dobrze. Zatem poruszajcie się aż do trzecie. No droga jest miła, spokojna. Nie widzicie tu ten. Po jakimś czasie napotkaliście pozostałość obozowiska, którą najwyraźniej inna karawana kilka dni temu ładnych już rozbiła na kilka godzin przed Shuratamwą. Znów widzicie liczne pozostałości obozowiska. Już tym bardziej jesteście przekonani, że jesteście na dobrej drodze i że cel waszej podróży jest bliski. Erald? I tu bym chciał chwilę, dajcie mi 5 minut, dobrze? Mhm. Każdy tam naniósł? Poczekaj. 15, 15, 16, zaraz zobaczę. 14, 15, 16 powinno być. Do Willa Yuri jest tylko z Wisdoma bonus, tak? Nie, do Willa jest... Patrz, masz na karcie zrobione tak, że masz pogrupowane, wiesz, takie bloczki po dwa. Co jest wyższe, to ci daje bonus do tej defensywy. Dobra, Cliff, ty masz Cliff, KO. 14, 13, 13. No cacy.
i inicjatywa 7. Mel, ty masz 15, 16, 16, inicjatywa 4. Okej. Okay. 15, 16. 15, 16, 16. Stypper, jeszcze tylko inicjatywę zobaczę u ciebie. Też wtedy powinno być. 5. Czy nie? 5? Dexa 2, jedna druga levelu i z 2 OT, to jest 5. Dobra. Dobra, Anciezie. I mam 16, 14, 15, 16, tak? 14, 15, 16. 16 AC, 14 Forte, 15 Reflex, 16 Will. Dobra, to wszystko mam. Dobra. Dobra, Anciezie, docieracie do Shrotamba. Wokół Shrotamba no jest pustynia na przemian kamienna i piaszczysta już tam dalej, z drugiej strony. Anciezie, jeśli chodzi o mieszkańcy Shrotamba, swego czasu przytęli wokół 100 metrów mniej więcej, 100 kroków, właściwie 200 kroków teren, tak żeby było w miarę płasko. Efekt był taki, żeby straże Shrotamba mogły widzieć zawczasu zbliżające się niebezpieczeństwo. Co wam też przez to utrudnia podejście do tego w sposób cichy i spokojny. A gdzieś z odległości takiej, gdzie jeszcze nie jesteście widoczni w żadnym miarą, widzicie no ciemność Shrotamba. Nie pali się żadne, nie widzicie jakiegokolwiek blasku ogniska. Co mogłoby świadczyć o tym, że Shrotamba jest puste? Gdyż, no, może świadczyć o jednym. Albo ktoś zrobił zasadzkę, albo jest puste. Nie? Tylko, że w nocy bez światła przebywanie w jednym miejscu no prosi się o problemy. To jest czas naturalny drapieżników i jedyne co właśnie chroni śpiących, to jest właśnie blask ogniska. Ostro zwierzęta wolały nie zbliżać się do ognia, ze względu na to, że to znaczy, że ktoś tam jest, ktoś jest czujny i tak dalej. Więc one się omija, drapieżniki naturalne omijały omija się. Tu nie pali się, więc albo tam naprawdę nikogo nie ma, albo ktoś ryzykuje dużo, żeby zrobić zasadzkę. Czy tylko ja mam wrażenie, zagaja tak Wardan, cicho, że dotarliśmy za późno, za wcześnie lub jeszcze gorzej, wtedy kiedy trzeba. W trakcie. Też mam takie wrażenie, ale coś mi mówi Wardanie, że w takim razie we dwóch idziemy przodem. Oczywiście ty, jako że masz swoją glawię, to możesz iść trochę lepiej, za mną. W takim wypadku lepiej odczekać chyba do dnia, mi się wydaje. Gdzieś się za jakimiś, bo to mówię, że są skały, to można się za tymi skałami całkiem sympatycznie ukryć z naszym całym Majdanem i poczekać do dnia. No fakt, bo w nocy jakbyśmy sobie zapalili pochodnie czy cokolwiek, żeby widzieć coś poza czubkiem własnego nosa, no to będziemy widoczni jak na dłoni, panowie, więc wasza decyzja. Ja wolę zaczekać do rana. Przespać się spokojnie i rano tego. Rano dalej ruszyć już tak powiedzmy bojowo. No można, ale co o tym myślisz, Eraldzie? Może coś słychać stamtąd, czy coś, czy tylko ciemno jest po prostu? Ciemno jest. No to lepiej przeczekajmy. Jakby coś tam się działo, to pewnie byśmy to słyszeli. Tylko nie możemy rozpalać dzisiejszej nocy ogniska.
Chyba, że odejdziecie, cofniecie się jakiś spory kawałek. Nie, to i tak będzie widać poblask. Jeśli zrobicie to w nieckach pomiędzy kamieniami, nie. Bez przesady. Chyba, że ktoś zrobi daleki wypad, ale... O, jeśli tutaj ktoś jest, to na pewno mają gdzieś tam pochowanych strażników i tak. Wiecie co? No to sądzę, wiesz, tak kombinując, to w takim razie oni już wiedzą o was. Jeśli ludzie, którzy chcieliby naszej śmierci i byliby tak przygotowani, że kurde, mają w garści całe miasto, to już by było po nas. No. Zaś my możemy tylko niepotrzebnie stracić czas. Wiecie co? Pod osłoną nocy to jest oczywiście ryzykowne, ale moglibyśmy zaryzykować wejść do miasta, rzucić tylko okiem, co się tam dzieje. No, to jest też prawda. I, prawda, nabrawszy pewnych informacji, uzupełnić wodę i ruszać w przeciwnym kierunku, jak najszybciej się da. I nie zwlekać. Bo i po co? To jest racja. Mhm. No otóż właśnie. To myślę, że tak jest. Tak możemy zrobić. Okej, okay, w takim razie... Spróbujmy się jakoś tam zakraść. Czy jest tam dostęp do tej mieściny jeszcze jakiś, powiedzmy, taki bardziej alternatywny, czy gdzieś tam jakoś... Możecie wejść na mapę M2. W sensie nie głównymi wrotami wejść, nie? Znaczy, o, to nie jest ogrodzone. No. M2 mówisz. Ja już przyniosłem wasze tokeny. M2. Oj, pamiętam tą mapę. Wasze tokeny znajduje się w prawym górnym rogu. Dobra, panie, czyli wchodzimy do kapelarki. M2. Ja powinienem wiedzieć, który to był ten namiot tutejszego władcy, nie? Tak. No dobra, niech mi się 8 element załaduje i będzie git. No mi też stoi, to pewnie mapka. Artur, jeszcze mi nie wpisałeś z klasy coś takiego jak Prime Shot. To mi daje 1 plus do ataku na zasięgowe ataki, jeśli nie mam sojusznika od celu o kratkę. Jak to? Prime Shot? Tak. Okej. Dobra, no to zakradnijmy się. Dobra. Dobra, tylko ja na razie nie mogę poruszać moim tokenem, bo mi się dalej ładuje. No mi też. No cóż, panie, skradać się w wózkowatej zbroi? Ja right. Ale my się nie mamy skradać, mamy zrobić zwiad z rozpoznaniem gnojem. To jest bardzo dobrze stwierdzone. Mi nadal się też ładuje. Mnie przerzuciło na tego, na mapę 3. Tak. O cholera. Coś się stało, wiecie? Nie, działa. A co się stało się? Co jest, Artur? Coś się zjebało. Tak, zjebało się. Wiecie co, ja rozłączę, bo mi zjebało się ten na mapturu coś. Coś się wyprzeczyło. Wiedziałem, że tam jest pełno potworów. Gdzie? Panie, narąbał taką ilość tokenów, że nie dało rady ładować.
Kurwa, obsra nas po prostu 3 miliardy chłopa, no. A później się będzie dziwił, że umarliśmy. Fajne. Panie, ale wiesz, pomyśl tak. Któryś z nas przeżyje, dostanie expo i kiedyś dingniemy. Najśmieszniejsze jest to, że to jest prawda. Tak, kurwa, dingowanie całą, dingowanie kurwa dobre nowe. Tylko musimy się upewnić, że przeżyje ten sam, żeby nie był przypał. Tak. Melu, jako że ty stoisz najbardziej z tyłu, to sugeruję dezygnowanie postaci Mela jako tego, który ma przeżyć. Okej, okay. Dzięki. Nie ma sprawy. Nie, bo on jest... Nie, bądźmy szczerzy, on jest jeden z najlżej opancerzonych i stoi najbardziej z tyłu, więc może najszybciej spieprzać. No bo ja dziaduję czarami z tyłu, nie? No wiem, ale dzięki temu możesz najszybciej spieprzać, co się przyda. Jesteś dziadem chorobą. Także... Także Wardon coś mi mówi, że będziemy robić last standa i osłaniać dupę spieprzającemu. Mamo! Ubiją! Dobra. Zaraz tylko zobaczę, czy nie wykrzaczy mi się ponownie. Jak mi się nie wykrzaczy ponownie, to uruchomię serwer i wejdziecie sobie na niego, dobra? Ja wiem, co tam znajdziemy. To będą te kurwa ci Greenpeace'owcy z tego Neverwintera, o co Wira go graliśmy. Lol. Zbierają armię przeciwko magom. No, to by było ciekawe. Ja, tylko pewnie nikt nie wie, gdzie są ci magowie. Dokładnie, ale i tak zbierają armię. Czekaj, tak i macie. Elfy, drzewce i inne duperele. Zrobię to inaczej. Ctrl X. Mapa, nowa mapa. Background. Distance Perceive 10. Background. O Jezu, to. Ile tam jest jeszcze tokenów poza nami? Miliard. Nie pyta się. Proszę. Nie mam niestety czarów AOE. No, to bolało przy ostatnim encounterze. Naprawdę? No co ty. Nega, no. Oni byli, kurde, tak ciasno zbici, że jakbyś miał ze dwa czary AOE, panie, no to byłoby inna rozmowa. Jebnę im kulą tego, kulą główna Erl. Ty, panie, ale czujesz czar AOE, kula gnoju zagłady? Jest pewnie coś takiego. To jest Dedek, są wszystkie czary. Co wymyślisz, to na pewno jest. A czego nie ma, to też jest. Bo czemu nie? Kitajce smaku. No dobra, super. No. Więc zbliżyliście się do tej osady. I poczuliście, właściwie najpierw poczuliście fetor. Pachnie fetor. Jak? Rozkładające się ciała. Dokładnie. Pierwsze pytanie zarobiłeś. Pachnie jak żarcie. Za 100 zł. Panie, tak. Pachnie jak żarcie dla Erdlu. Tak, zatem... ile tu jest bieg, Yuri? Co? Bieg, ile to zajmuje? Prędkość razy 4, tak? O Jezu, nie pamiętam. Ale chyba... to jest ruch... nie, to jest zwykły ruch plus 5, czy plus 4, a, czy coś takiego? Tak, plus 5. Mhm. Ja się chyba zaraz stąd ucieknę. Ja może zrobię o tak. O. Stój tam, gdzie byłeś. Nie, ja się cofam.
O, może być. Tak, taką flankę będę pilnował. Dobra. A więc tak. Panie, ja deklarowałem od początku, że ja idę ciut przodem, więc... Dobra. A ja miałem stać z tyłu, więc... Dobra, idę za nim. Z glewią. Ja za nim. W taką... To Melu, posuń się, bo ja idę przed, za nim dokładnie. A, okej, okay, to ty idziesz za nim. Chyba co to jest, jakaś Kongo linia? Nie, ale to nawet pasuje, jak my przyszliśmy z tego zakresu. Tu, Kongo! No dokładnie! Makrena. Ja pierdolę. Idziecie, poruszacie się tak gęsiego. Gęsiego. Kiedy? Jedzie pociąg z daleka. Nagle przez Cliff. Cliff właściwie zobaczył. Coś. Na początku to było ciemne, nie widział dokładnie, ale po jakimś czasie zauważył jakąś pokrawkę, która na niego wprost biegła. Jakieś wydała dźwięki. Cześć z dzichu. Tak. Cześć z dzichu. Nagle z obok zauważyliście następnego. O, shit. Dlaczego za każdym razem, kiedy ustawimy sobie taką zajebistą formację, że wszyscy się następnym razem ustawimy formację taką nie do okrążenia. W kółko się ustawimy. Nie, ustawimy formację krzyża. Ale to jeszcze byśmy potrzebowali jednego, nie? No to możesz tą swoją MP-cównę dać. Nie, ona ma żyć. Ja chcę, żeby ona żyła. No to dobrze, to ona będzie jako ta najświętsza panienka, zawsze dziewica. Możemy, zaśpiewajmy po rodzice, na pewno się więc to zastraszą. W takim razie ja tu wszystkich wam dodam do inicjatywy. Aha. Okno, inicjatywa. Uporządkuję. To już doliczę mój bonus? Tak. Doliczę bonusy. A więc tak, Kryw działa jako pierwszy, Wardan działa jako drugi, a nie, Anwar jako drugi. No, a Erald prawie na końcu jest. Znów mi jeden wypadł przy inicjatywie. No. W takim razie. Ja no jesteś po prostu, ty po prostu jesteś po chuju, no. Ty jesteś człowiekiem, kurwa, człowiek krytyczny. Dobrze, Krywie, co w takim razie? Zauważyłeś przed sobą dwa kształty, jeden nagle z boku. Tego z boku zdejmiemy, nie? Ja z tego z boku zaraz mu rzucę tego, Kinetic Trolla. No, to będzie moja kolej. To ja sobie tam z Jurim poradzimy, nie? Wy w dwójkę sobie poradźcie, a ja pójdę, no przecież jednego to zdejmiecie, nie? No chyba. Jakiś wąwóz, czy coś? Słucham? Jakiś wąwozik, czy coś, jakiś, nie wiem? Nie, jedna z dróg podejścia. Ścieżka. Ścieżka, okej. Mhm. Dobra, panie, no to w takim razie... Rozumiem, że teraz tak krzyknięcie na tą osadę, halo, zastałem Jolkę, to już nie wchodzi w grę, tak? Nie, no możesz jeszcze raz spróbować, nie? Może no może spróbować, może będzie ich więcej. No właśnie, o to chodzi. Ja wolę walczyć z falami, a nie ze wszystkimi naraz. Dobra, panie. No to w takim razie myślę, że spokojnie zaszarżuję pana zombie 4. Tak, zaszarżować masz 45, to jest akurat. Trzy kratki. Więc żeby zombiaka 4 skrzywdzę. Uh-huh. Atakiem standardowym, bo innego na razie nie zrobię, bo to szarża. Jak ale tutaj, mam bonus z szarży. Jak tutaj podszedłeś, to zobaczyłeś dwóch kolejnych. I tych też dodam do inicjatywy. Fajnie. Tylko, że ten na pewno będzie działał po tobie, bo cię zobaczy ten, a ta dziewiątka będzie tutaj. Dobra.
Mimo, że ten ma 21, ale działa po tobie. Okej. No to jeb, panie. Mhm. Jebliwo. Dobranoc. Co dobranoc? Dzień dobry. Trafiony. No dzień dobry, właściwie 18. Plus mój ten będzie 20 coś. Artur, ile mają siły woli tego? Ile mają Willa te Nie woli? Wiesz. Panie, to będzie 23, jak dobrze pamiętam. Dobrze, trafiony. Umieniesz obrażonka. Zadaj żałośnie małe obrażenia. K8 plus 1. Zobaczmy, jak odliczy tam K8 od jakichś 60 punktów HP-ków, które pewnie mają. No, albo 150. Dobra, zobaczmy. K8 plus 1. No. Znając mnie, będzie 1. Rzucaj. 8. 8. 8, 8. No, zobaczmy, ile to ma HP. Panie, kurwa, poszczęściłeś się. Więc tak. Ten zombie jeden, co w takim razie zrobi? Nie zombie jeden, tylko zombie 5. Zombie 5. Zombie 5 w takim razie... Jakby mi za każdą twoją pomyłkę dawali 10 expa, to już bym miał kurwa z 50 level. Szarża to jest maksymalnie... Plus 5. Tak. To znaczy w szarży to jest tak, że szarża to jest osobna akcja, której jest poruszenie się i atak. I ją bierzesz dodatkowo ponad akcję ruchu. Że możesz się poruszyć i zaszarżować, w którym się poruszasz i atakujesz. Tak to rozwiązali. Czyli on cię tutaj zaszarżuje. Zaszarżuje, on będzie miał plus 1 z szarży. I on się nie wypierdyknie na tym kołku i tej lince. A właśnie. Rzuć mu na deksa. Na refleks. Jest tam. Ciemno. On widzi doskonale w ciemności, a wy nie. Czy jest na tyle, wiesz, ma na tyle plus ciebie interpretacji terenu, żeby wiedzieć, że to nie jest skakanka? Rzuć mu na refleks. Rzucę. Na poczekajcie. Na refleks. Nie na refleks, tylko... Aha. Na refleks chyba mi się tak wydaje. Nie na refleks. Też saving throw, no. Po prostu standardowy. K20. Zdał. Zdał, więc tak. On się zaatakuje. Trafił. No i teraz obrażenia 50K20. Pewnie. No, strach się bać. Nie, znając Artura, to będzie tylko 10K10. Jezus Maria. Czyli to jest tak. 6, 12, 17 obrażeń. No mówiłem, kurwa, nie? No panie, dobry? No. Standard! Całe hapsy poszły na hita, tak? Tak to dzisiaj pali PPK? może jednak spieprzajmy, co? Niech Kao pali, ma dobrą pasę ostatnio. Kao time. Dobra, Anwarze. No to ja rzucam na niego, na zombie 7 kinetic trolla. Dobrze. Czekaj, jeszcze tylko spojrzę na augmentację, jakie mogę mu dorzucić. Dobrze, dobrze. Ja mu rzucę z... Ja tylko odpalę ten trzeci podręcznik, żeby móc spokojnie sobie zobaczyć, jak to działa. Ja mu rzucę z augmentacją 1. Kinetic Troll. To jest mój podstawowy atak. Tak. A nie, jak jest nieaugumentowany, to jest podstawowy. To jest podstawowy atak mój jedyny. Ale możesz, to jest at will. Czyli ty możesz to normalnie augmentować. Aha, tylko no to jest augment... niezaugmentowany możesz zużyć ze zdolnością postaci Jurego. Aha, i co mi to wtedy daje, jaka to jest zdolność? Nie, to, że on pozwoli ci na użycie dodatkowego basic ataku. Czyli będę mógł rzucić 2 kinetic trolle? Ale nie teraz. Aha. Jeśli ja wykorzystam jakiś ten, który ci daje darmowy atak. A. Nie, no to ja, to co panowie, ja go mogę jeszcze zaargumentować tak, że on będzie 2K10 plus int zadawał. A to wal! Tylko to już 2 pepeki mnie będzie kosztować, 2 punkty mocy. A ja mam 4 punkty mocy, więc trochę mało. Nie, rzucę, to jest podstawowy rzucę, tak? Zwyczajny kinetic troll. Czyli jedno. Ile? A tak, to na pewno wszedł. 1K8 plus int. 4. 8.
8, a zombie 7, tak? Tak. I on się przesuwa o jeden kwadrat w dupę. Jedną bliżej, o tu. Dobra. Lol. Dobrze. W takim razie... A jeszcze chcę coś zrobić. Aha. Jako free action rzucę mu forceful pass. Tak można po skosie rzucić, żeby on tam przez ten, żeby musiał, jak będzie na nas szarżował, przebiegł przez tą linkę tutaj. Przez tą O. No, ja bym chciał, żeby tutaj on się przesunął. Tak, to znaczy gdzie chcesz, pokaż jeszcze raz. Ja bym chciał go przesunąć gdzieś tutaj, o tu. Dobra. Jak on będzie na nas szarżował, to on przebiegnie tędy, przez tą linkę. Dobrze. Ja tam nic nie muszę rzucać, po prostu go przesuwam. Tak, czyli go przesuwasz o tu. Dobra. Dobra, Wardanie. Dobra, ja teraz patrzę. Cliff, ja ci przypominam o twojej zdolnościach. Pamiętam, patrzę na nie cały czas. Zwłaszcza o psionik Vigor. Tak, pamiętam. Jakby ci zaczęło brakować hapsów. Jako minor action daję Krivowi Inspiring Word, za który może użyć darmowo Healing Surge'a. Mhm. Plus 1K6. Rzuć K6. I już rzucam, tylko się przesunę na tą mapkę. Oj, zła mapka. No co jest, kurde, przecież miałem załadowane... No, dobra, zacy. Okej, okay, 1K6. Już rzucam. Mhm. Jeden będzie. A nie. 6. To jest 6 plus moje search value, które jest dość wysokie, już ci mówię. 14 to jest 2 dychy. 20, 2 dychy. Czyli obrażenia jest... minus 20. Czyli jesteś na full. No. Dobra, to był mój minor. Za faktyczną akcję to ja robię tak. Szarżuję. Mhm. Jestem tutaj i z Glaive'i ciągnę tego zombie 4. Mhm. Trafiony. 2K4. 5 plus... 5 plus 3 z... 8. To jest 8? Tak, 8. Ej, nie ciebie! No kurwa, no, panie. Dobra, zombie 8. Zombie 8 w takim razie. 7. A nie, 8. 8. O. On tu podejdzie w takim razie. A nie. On sobie tu podejdzie i zaszarżuje na ciebie. Zły zombie. Pana bestia. Jakieś taktyczne. Ej, przesuń go bardziej w dół o jedno, bo lubię, jak się łamie te kratki. Nie, mu koledzy po prostu zasłaniali. Aha. I tylko dlatego wpadł na ten pomysł, żeby ruszyć się w bok. Oni nie są inteligentne. Ale to nie może mnie zaszarżować, może do mnie co najwyżej podejść, ponieważ tak. Jest tak, on... za mało rozbiegu ma po prostej. Tak, więc on wkrywa jednak, bo do ciebie nie ma, nie, wkrywa. Najbliższy. On zaatakuje najbliższego. Nie jest aż taki inteligentny, żeby ruszać dalej. To jest zaraz on za podejdzie do Cliffa w takim razie. Słuchaj, ja zamiesz... O, panie, 17 obrażeń. Aha. Nie. Okej. Okay. Jep. Aha, jaraj. Powiedz, że się uliczyłeś. Fajnie. Szkoda, no, żeby... Oba Inspiring Wordy na niego zmarnuję. Ja pierdolę. Ale co zrobić? Jaka kurwa takie rzuty? Zombie 1. No, zombie 1. No. Koledzy mu zasłonili całe życie, ale on może przejść przez kolegów, to nie? Czekaj, może. Tak, może tylko przejść. Że on tylko... Nie możesz się zatrzymać na kratce. Tak, tylko że on w takim razie, on tylko podejdzie. Nie będzie mógł nic zrobić. Zombie 4. Zombie 4. Nie. Zombie 4. Zombie 4 jest tutaj. No to on zaatakuje Krywa.
Trafiony. I znowu będzie dwie szóstki. 6 plus 5, 11. Cześćka, jak krzywe? Razie. Czekaj, bo znowu mi Mendo nie skopiowałeś moich rasowych. Sobie. Rasowego ataku. I znowu muszę szukać po następnych podręcznikach. No to skipper. Jakie ja ci ataku nie skopiowałem? Wszystkie masz. Dragon's Breath'a mi nie skopiowałeś. No to masz podręczniku przy samym Dragonbornie. Tak. Eral, najpierw tego siódemkę, najpierw siódemkę wykończymy, a później mi pomożemy. Który handbook to był? Panie, w którym handbooku był Dragon Ball? Podstawowym, w pierwszym, na swojej rasie masz. Ale teraz Erald. Tak jest. Erald, strajka będzie robił na tego pana. Na siódemkę. Tylko bez tego. Bez Hunter Squary. Chociaż już sobie rzucę do tego, nie? Bo najbliżej mnie. Mhm, tylko że ty, będziesz miał karę minus jeden z racji tego, że jest ciemno. Ale ten jest, nie ma sojuszników, więc mam plus jeden, neguje mi się z planeshotem. Tak. Mhm. No to twój strike. Fru. No, dziękujemy. Ja pierdolę, nie. Kurwa. Ja pierdolę, Stypper, jesteś największym damage dealerem i masz same rzuty. Zombie 7 w takim razie. Najpierw na refleks mu rzuć. Tak, rzucę mu na rzut obronny, nie zdał, wyrżnął się, tu. Więc on w takim razie tylko się podniesie i nic więcej. I przejdzie. O to mi chodziło. Dobra. A jak ja go teraz popchnę na przykład, bym go popchnął do tyłu, to on by się znowu przewrócił na te lice. Tak, tylko że nie tu... Nie zapijcie go, nie taczkajcie się z nim, no. Rakrif. Chwilę. Dobiegli kolejni. No kurde, i przebieg jest zaraz koło mnie, zajebiście. Tak, bo tyle miał ruchu. Mhm. Ja, right? Dobra. No bo będę musiał, kurwa, rzucać memory hole. Będzie za Krivem i będzie przed Raldem. Chłopaki, to jest normalne? Panie, ale my mamy nienormalne... Coś mi się tu nie zgadza, panie, bo jak patrzę sobie po Encanterach wedle Game Master Guide'a i Bestiariusza, to tam jest struktura rozpisana, że zdecydowanie jest więcej minionów, zdecydowanie więcej rozdzielenia na... Ale to stary, to są miniony praktycznie, że prawie, że oni są na... Panie! Minion zdycha na hita! Uwierz mi, nie jest za źle. Ja miałem po prostu na samym starcie dobre rzuty. To wszystko. Na początku, kurwa, przygody. Dobra. Operacja pustynna, porażka, część druga. Operacja pustynna, porażka 2. Shit. Desert fail. Chyba gdzie jest ten zombie 3? Dobra. Kriwuś. Kriwy. Weź no zrób coś. Zrób i no coś. K.O. Już. Mianowicie rzucę sobie Dragon's Breath na Constitution. Mhm. To jest atak Constitution plus 2. Dobra, czyli masz plus... Bo kao. Constitution, ty masz plus 4, plus 6. Będziesz miał. No. Trafiony. I w tym momencie ci trzej panowie przede mną, bo to jest Close Burst. Mhm. Dostaję 1k6 plus Constitution Modifier. No to rzucaj. I to są obrażenia Lightning, jeżeli to coś robi. Nie ma znaczenia, no rzucaj. 10, ładnie. Plus 9. Jak? Czekaj, jak? Plus Constitution moje, którego mam 4? 3. A, 3 mam Constitution, jeszcze sprawdzę. Tak, to jest 1k6 plus Constitution Modifier Damage.
No. To plus 3, no to ładnie. O. Niemożliwe. No. Kryw się wkurzył, zionął, skończyła się. Zombie 10. Zombie 10. Teraz już się kurwa poskładałem. Trochę jakąś broń do walki. Ja pierdolę, jakie ja mam rzuty? No wiem, że się poskładałem. 8, 13. 13, zombie 5. Zombie 5 będzie dalej tu krywa. Nara. Trafił. Ile ma bonusu? 6. Ja nie wiem, czy cię zdążę wyleczyć, zanim cię zajebę. Ja pierdolę. Nie, ja stąd spierdalam zaraz. Po prostu zrobię sobie tego, teleportację i w długą. Panie, no! Tak, 21 na dole. Mel? No. Ja? Memory Hole na zombie 10. Mhm. To ma... jeszcze muszę mu zaugumentować odpowiednio. You'll be coming to the next turn. A z argumentacją 2. Czyli już... Nie. A co to znaczy, jak ma area burst 1 within 10 square? Czyli jedno pole w odległości 10, ten, range, masz 10. Mhm. Dobra. No to ja z argumentacją 2 na zombie 10. To jest, na co to on będzie się bronił? On się będzie bronił znowu Willem. Mhm. I zadam mu 2k6 plus int. I będzie mi bardzo długo nie pamiętał. No spokojnie. No spokojnie. 6 plus 4, memory 10. Tak, 10, dobra. I on mnie nie pamięta. Mhm. Jak długo ci powiem teraz, żebyś wiedział? On będzie mnie nie pamiętał. A to jest jeszcze target i... Aha, dobra, okej. Bez... do początku następnej mojej rundy nie będzie mnie pamiętał. A, Yuri, żeby było śmieszniej, ja jeszcze odjęłem 2. Kurwa. Jeszcze coś mogę. Artur, mogę coś jeszcze zrobić? Tak. Forceful pass na 7. Tak. Do tyłu. Musi. Wyjebał się. Ale ja nie wiem, jak to w tym Keep on the Shadow Fell, które graliśmy w Dedeku, notabene musimy wznowić. Tam na przykład konstrukcja Encanteru zupełnie inaczej. Jakoś o wiele, wiele mniejsze, a nad datkiem były miniony. Tam konstrukcja jest mniej więcej taka, że jest tyle stworów waszego levelu, ile jest was, a drugie tyle robią. Ale za drugie tyle robią miliony. Oni są dużo niższego. Oni nie są właśnie waszego poziomu. To wystarczy! W poprzednim Encanterze dałem tylko jednego potwora waszego poziomu. No i wystarczyło, żeby nas wszystkich zajebać. Jednego. Tylko ten jeden chief był na waszym poziomie, trzeci. Drugi był na drugim, a trzech czy czterech było na pierwszym. Mhm. Dobra, jedziemy dalej. To teraz kto tam? Wardan. Wardan robi kombinację. Tak, najpierw wiesz tam klepie Krywa po ramieniu, że trzymaj się chłopie, damy im radę, wiesz, i daje mu ten inspiring word. Pamiętaj, Kao, że masz, sobie, jeszcze to jest... ten, masz jeszcze po pierwsze... Ja wiem, co mam, ale najpierw uleczę go. Bo to jest mój minor action. A ta siódemka Arturo się znowu wyjebał, ten zombiak. A, bo musiałem rzucić na niego. Mój value. Tak, wyjebał się. To jest następne 19 hapsów do mnie, poproszę. 19 hapsów. Yuri Healer. Masz coś takiego jeszcze, Kao, jak Second Wind, jak Psionic Vigor. Ale Second Wind, na to trzeba zużyć akcję. Tak, ale... Więc on by już nie mógł zaatakować i dlatego ja wolę zużyć tego. Inspiring Wordy. No, żeby było śmiesznie, które już się wstykałem na ten encounter. Można przed walką, zanim wszedł do tego obozowiska. Nie, to nie. Nie będę podpowiadał, wiesz.
Dobra. Wardan teraz tak. Nad głową Kriwa on tą glewią zaczyna mielić i rozpęta dosłownie piekło. Zombiakowi pierwszemu. A, kurwa, nie jedynkę, tylko główną. Najpierw. Odpala... Zasięg. Glewia... Które było? Warlord Strike. Nie. Glewia ma zasięg reach. Nie trafisz w jedynkę. Ale reach oznacza, że ja mogę atakować na kratkę dalej albo na kratkę sąsiednią. Dobra, bo przypomniało mi się znowu. To nie jest ten... Dobra, więc tak. To jest mój zwyczajowy atak versus AC. Żeby się kurwa udało. Módlcie się, bo inaczej chuj. Módlby się, ja by się udał atak. Kurwa, ładuję teraz mapa. Oto jest atak. Mapa mi zniknęła, fajnie. Amen. Trafiony, czyli dwukrotność, czyli łącznie 4. Kurwa. 4 plus 2, 6. 6 plus... 6 plus... już ci mówię. 6 plus moja siła, czyli plus 3. To jest... tak jest. I teraz. Uwaga. Przeciwko zombiakowi jedynce wszyscy macie plus 2 do damage'u. Czyli możemy go łatwo zdjąć w kolejnej turze. I to radzę wykorzystać. Kliwowi też. Przepraszam, nie plus 2, tylko plus 1 plus mój charisma modifier, czyli plus 3 do damage'u. To po pierwsze. A teraz odpalam swój Bastion of Defense przeciwko tamtemu przeciwnemu zombiakowi po drugiej stronie, nie, przepraszam, nie po drugiej stronie, tylko kurwa macie się telepie między tymi mapami jak pojebany. Dobra. Przeciwko zombiakowi 8. Bastion of Defense. I co to nam daje? Do końca Encantera dostaję plus 1 do wszystkich defensyw. I temporary... To pamiętamy wszystko. Tak? Czyli Kliwowi... Tak. A ponieważ to jest action point, mam kolejne plus 3 do trafienia. Muszę dodać. Ty 7 tutaj... tak. Mi 7 HPR, dodaj. Tak. Anwarowi dodam 7. Dobra. Dobra. I uwaga. Spokojnie. Plus 6 i plus 3, czyli łącznie plus 9, to jest 20. No. I teraz trzykrotność obrażeń z broni, 8. Czyli 6 razy 4. 4 plus 4 to jest 8, 9, 12, 15. 18. Przeciwko zombie 8, tak? Dobra. Przeciwko zombie... Czyli 8, 15 czy 18 było? 15 same siła, kości tak? Ma. 18. Tak. 18. Kurwa! Yuri! Dobra, ale i tak atakujcie tego, a nie wiem, za jakiś punkt dobra. Akcji ja to można ściągnąć tamtego grzdyla. I wiesz, i czekaj, Wardan, wiesz, obraca tą glewią w lewo i w prawo, rżnie tym wielkim ostrzem te zombiaki i wrzeszczy, że nie damy się, kurwa! Jak jeszcze raz będziecie mi pierdolić o spierprzaniu stąd, to własnoręcznie włożę wam ten kij z całym ostrzem w dupę. Walczyć, kurwa, zombie, i wiesz, i kolejnego tam zombiaka rżnie. Po prostu systematycznie będą kliwać tłuc. Najbliżej. Tym razem się nie udało. No w końcu. Wow! Zombie jeden. Systematycznie kliwa. Pudło. Czekaj, zombie jeden. Zombie 4. Systematycznie kliwa. Pudło. Zombie 3. Uff. A gdzie piątka? A, już robiła. Zombie 3. Zombie 3 w takim razie siarża na tego. Którego? Trafiony. Herald, znowu masz problem, kurde.
15. Kurwa. No to minus 7. Minus 7. Czyli obrażenia minus 7 jeszcze. Dobra. Yeldgrand, czyli Shifta robię. Chłopaki! Ile ob... O kurwa, ty masz 3 więcej. Przepraszam, obrażenie minus 3. Cliff minus 3. Za dużo odjęłem. Dobra. I ty minus 3. No. Dobra. Cliff, ty... Ale nie, bo raz poprzedni to się uleczyłeś. Więc to nie ma znaczenia. Taka jeszcze kwestia, panie. Czyli tak, Eraldzie, słucham cię. Erald upatrzył wcześniej w poprzedniej rundzie swoją zdobycz, czyli Hunter's. Tak jest. Zombie 1, tak jest. Kogo kurwa trafił? Przeciwko niemu dodatkowe 3 damage'a. Do każdego Queen ataku. Strike. Możesz go rozjebać przy ciebie. Tylko w celu i błagam. Czekaj. Nie, kurwa, nie. Nie, nie, nie trafiłeś. I drugi? No nie, no kurwa, jedynka. Ej, ten zombie 7 chyba wstaje, nie? I znowu próbuje przejść przez ten sznurek. Tak, zombie 7 próbuje przejść przez sznurek. Udało mu się. Ale ja go znowu popchnę na sznurek. Nie, a on zaszarżuje na ciebie. Jebany skurwol. No co się dzieje? Panie, taka kwestia. Czy któryś zombie jest zmarkowany? Bo wiecie, że jak zmarkowany zombie jest kogoś innego niż ja, dostaje wciery. Ale... No. To musisz własnego marka zasadzić. Każdy ma własne markowanie, a nie to, że na cudzego marka. Jak działa markowanie? Czy ja muszę mieć do tego skilla, czy jak to wygląda? Nie, po prostu styl. Masz odpowiedni, albo odpowiedni atak, który markuje, albo po prostu mówisz, który jest markowany na daną turę, jeśli nie. Mój atak markujący by go natychmiast zmuszał do atakowania mnie, a wtedy nie mogę tego użyć. A i tak wszystkie cię atakują. Tak! Ale jakbym na przykład zmarkował, załóżmy, kogoś, kto jest... czy muszę to robić w melee range'u? Nie rozumiesz. Powiedz mi, który chcesz być markowany i tyle. Nie, bo na przykład chciałbym zmarkować pana zombiaka 3. No i dobra, pamiętaj, że jest dla ciebie zmarkowany. Koniec kropka. W razie jak rąbnie Anwara, jak go trafi albo Eralda, to dostaje wtedy wciery ode mnie. No. Tak, on jest zmarkowany. Czy nie masz tego w jakimś mam skillu? Mam w skillu takim, że zmuszam go do ataku na mnie, a wtedy nie mogę użyć tego uber skilla. Tak, ale wracając do tematu, panie... Tak, no. Battle Minds Demand. Ale Yuri, nie rozumiesz, bo zobacz, ja mam... przy Battle Minds Demand jest warunek, że on musi atakować mnie, a mój Mind Spike działa tylko jak nie zaatakuje mnie. Rozumiesz? Mhm. You mark the target until the... use... this power again until the end of the encounter. No dobrze, no ale ten Battle Minds Demand nie zmusza w żaden sposób do potwora do zaatakowania ciebie. W inny sposób poza tym, że dostaje wciry i musi cię zaatakować, no. No panie, przeczytaj sobie efekt. You mark the target until you use this power again, or until the end of the encounter, the end, no. Tylko możesz w promieniu 3 kratek, no. No dobra, panie, to w takim razie markuję pana w zombiakach, zaraz ci powiem ile. Który z nich ma najwięcej hapsów, by the way? Zombie 5 i zombie 1. Najzdrowiej? To pan Zombie 5 zostaje zmarkowany w razie, gdyby zachciało mu się Battle Minds Demandem, w razie, gdyby zachciało mu się rąbnąć Vardana. Tego jedynkę możesz go ściągnąć szybko. Wiem, jedynce bo zaraz przywalę. Bo panie, przeciwko niemu masz bonusy. Użyj jakiegoś Enketera, Delika, no cokolwiek. Już moment.
Po pierwsze to Psionic Vigor jest minor action, więc jeszcze go mogę użyć, nie? Tak. Czyli będziesz miał 7 hapsów. Tak. Chociaż czekaj, czy to był Psionic Vigor? Muszę zobaczyć na mapce, bo ja mam to wszystko powycinane, co to jest moje. Bo tu był jeszcze jeden. Taki ważny, którego chciałem bardziej użyć. Battle Resilience. Używam też jako free action. Mhm. I dostaję do następnej tury Resistance 3 plus Wisdom Modifier, ale jako, że Battle Resilience działa, to z Deceptive Minda dostaję plus 2 do wszystkich defensyw, póki działa. Dobra. Nareszcie zaczynasz kombinować. Zaczyna być to tankiem. Dobra, co głównym atakiem? I teraz głównym atakiem, panie... jak bardzo źle wygląda jedynka, w sensie... Jebaj wiesz jedynkę. Co, powiem ci, nie będę się walił. Średnio. No walnij tą jedynkę, średnio. Się bawisz, masz plus 3 do obrażeń przeciwko niemu. Dobra, wrzucam Iron Fista w takim razie. Trzeba by było zmarnować. I argumentuję go za 2 punkty. Iron Fista, ta? Tak. Zaraz zobaczę ten twój Iron Fist. Iron Fist. Czyli tank. I markuję za 2, tak? Tak, za 2, czyli 2 weapon plus constitution, dostał... czyli plus 3 i plus tamte 3 to by było 6. Dobra, 2 weapon, czyli u ciebie to jest 2K8. Tak, czyli najpierw dostaję prezent, bardzo dostaję prezent. Tak, dostał, no. 2K8 plus 6. Dostaję 2K8 plus 6. Dobra. 5-11. Pan zombie 1 dostaje 11 dema. Dobra, zombie 10. No. Zombie 10 jest sobie tu. On mnie nie widzi. No nie widzi, no to zainteresuje się Miralem, no. Fajnie. No. To on wpadł na kogoś. Teraz się żyje, chyba. O Jezu. Pan. Żyje. Zombie 5. Nie, no żyje. Zombie 5 kliwa. Nie trafił. Anwarze. Dobra, ja robię teraz coś takiego, że rzucam na zombie 3 Betrayala. Mhm. Kurwa. 11 w sumie. Przeciwko jemu. Przeciwko jego Will. No to zabrakło. Jednego. I jeszcze chciałem sobie action pointa zużyć, żeby się stąd wyjebać. I koło tego stanąć, Bardana. Słyszę, nie no, to zrobisz. Nie musisz. Ale to tylko jeden mogę zrobić, tak? Tak. O jeden, tak? Tak. Tak. O, zrobię tak. Pyk. Panie, odsuń się, a potem będziesz spierdolał po tym, jak teraz to robię. No. Pyk. Nie, czekaj, jeszcze jeden. Jeszcze jeden i kurwa zombie 3 tego kurwa jeszcze tego. Przesunę go jeden w dół, do tyłu. a ile razy mogę free action używać w turze? Jeden raz. Aha, okej. Okay. Chciałem jeszcze 7 przesunąć. Raz. Nie, dobra. Wardanie, słucham cię. Więc tak, no... ja postanawiam, 8. To zombie 3, nie 8, zombie 8 chyba jest tak na dotarcie, nie? No to przeciwko niemu robię atak, który się zowie, czekajcie, to jest, który się pozwala przesunąć, Wolfpack Tactics. Let one ally agency to either you or the target, a nie. To nie to. Ale możesz go zwykłym atakiem zabić. Target she's before. Next. No tak, no. Ale myślałem, czy może coś pozwoli się reszcie poruszyć, nie? O, czekaj. One hand just to you or target. Wiem, Furious Smash robię.
Zadaję mu po prostu najzwyklejszy, nie muszę nawet rzucać, najzwyklejszy damage z siły. A nie, to jest attack strength versus fortitude, a to jednak. And then you choose ally adjacent to either you or the target. This ally applies your charisma modifier as power bonus to the attack roll and the damage roll on his or her next attack against the target. A nie, przeciwko temu targetowi. No to nieważne, to robię zwykłe. Jakiegoś mocnego zombiaka tym walnij. Później. No to tak, ale na razie to ja zrobię, wiesz, zwykły, no kurwa, się ładuje ta mapa. Ile masz? No to robię zwykły atak. Kurwa, madle brakło. Plus 6. 17 AC. No bez jaj. Panie. Ja na niego krzyczę i ma plus 1 do ataku. Czekaj. Czy ja mam... Czy ja mam jeszcze coś? Shake it off? Nie, to jest utility. Chujnia. Dobra. No nic. Zombie 8. Dobra, nieważne. Zombie 8. On nie będzie myślał, on atakuje. Nie trafił. Kliwa, on jeszcze wszystkie będą atakować Kliwa. Zombie 1. Kliwa. Trafiony. Mhm. Oj, panie, niekoniecznie. Zauważ, że ja dostałem plus 2 do defensy z mojego, plus 23. 1 od Wardana. No. To jest 23. Poczekaj, jeszcze się upewnię. On ma... 24, panie. Chyba, 23 że... twoje ma. Masz 21 plus 2, to jest 23. Plus 2 jest moje, plus 1 od Wardana, 24. A, to dobra, nie trafił. Twoje szczęście. Mhm. O, to w takim razie zombie 1 działa, zombie 4. Nie trafił. Zombie 3. Zombie 3. Zombie 3. Zombie 3. Szarża. Jaka szarża? Akurat go cofnęłeś. Gdybyś go a nie ile cofnął, to jest szarża? Dwie kratki. Aha. Szarży może zaszarżać. Cztery kratki? Czekaj, a musi przebiec cztery kratki. A, to podejdzie. Za krótko. Nie trafił. Podejdzie. Podejdzie. Najbliżej. Nie trafił. Ta siódemka jest po mnie, jaka więc... Ta siódka, jaka ta siódemka? Dlaczego ona się ruszyła? Co on, kurwa... A, on się nie widzi. Nie, widzi. Ale on mnie widzi, ale Erald najpierw... Ale, to, masz, kurwa, ale on jest po mnie dopiero. A, przepraszam. No to dlaczego on się, kurwa, rusza? Przepraszam. Dobra, ile ja mam ruchu w biegu nawet? W biegu plus 5, dwukrotna twoja prędkość plus 5. Czyli ty się poruszasz na 200, tak? 240. Nie, 220. 210. Tutaj licząc, 210. A ruchu zwykłego? Zwykłego na 90 licz. A o, okazyjka. Nie wiem, ale tylko patrzę tylko. Ile? Pamiętaj, że jeśli się ruszysz, no tak o tyle, to będzie okazyjka. No wiem, ale ja mam tą zdolność przeciwko okazyjek. A tak, będziesz miał, gorzej ją będzie miał, w stosunku cię trafić. Mhm. Zawsze może próbować. Czyli ten nie ma pamięci o tym. Tak. Do I on będzie ciebie atakował. Tej rundy, do końca tej rundy nie pamięta. On będzie ciebie pamiętał. No, bo one są takie głupie. Nie, on sobie wybrał Eralda i będzie teraz na niego wybrał. Te dwa wybrały ciebie i będą na ciebie. A te cztery uparcie będą Kliwa walić. Właśnie. Mógłbym sobie rzucić na przykład na wiedzę Arkanę i jak się zachowają zombiaki, jeśli jeden drugiego zaatakuje? Nijak. Kurde, przeżyj to ja się do ciebie tam dołączę, Erald. Jakoś ci pomogę. Dobra. Shifta jeden w stronę Wardana i siódemkę dobi, bo ta siódemka ma już mało HP. No. Czy dystans? Siódemka, tego o. Mhm. Bo on już ma mało HP, a ja... A, siódemka ma 20 HP. No i tak ma mało. A reszta jest na... Ale ósemka ma 1 HP. Ale ósemka jest za tym.
No tak. A możesz też ten, ten mam 8. Ten też jest kiepsko. Jedynka ma jeszcze te bonusy od Wardana. No, jedynkę możesz zdjąć. A już nie. Już nie tej. Nie. No nadal mam na niego Hunter Squary, bo nie zmieniałem. Tak. Panie, jakby się wklepał mu te 8, to go zdejmiesz, no. Dobra. To jest jednego mniej. Creep zdjąłby wtedy strajka na niego. 8 jednym ciapnięciem. O. 12 plus ile? To traf, błagam. 5. O. Styper. 12 plus 5, trafiony. Musisz 12 wyrzucić, minimum. I drugi? D10. Ale... Ale ja pod tym najpierw, jak chcę otrzeć najpierw. Dobra, już nieważne. No i drugi strzał możesz w kogoś. W 8. No. Nie trafiony. Nie. No jest. Dobra. Więc zombie 7, jak mówiłem, już rzuciłem za niego, on podszedł sobie tutaj, nie trafił. Cliff. Ja. No co ja mogę zrobić? Teraz takie pytanie, jak już zużywamy wypaśne powery, który z tych zombiaków koło mnie wygląda najzdrowiej? Ja wam zrobię coś ciekawego, żebyście się nie musieli, kurde, cofać do map. To wam skopiuję to. Dobra, ale pytam się, który z nich ma najwięcej? Nie kopiuj tego. Bo? Nie kopiuj... No dobra. Bo już myślałem, że znowu będziemy musieli wczytywać to z jakieś pół godziny. Pytanie, ale który... Dobra, w miarę. Który z tych mośków, teraz panie? Się i teraz. Ta. Cofnij te akcje. No. Ta. Nie, niestety nie. Będziecie dobra, się... Dobra, panie, lej na to. Dobra. Który z nich wygląda najzdrowiej? Najzdrowiej, koło ciebie. Koło ciebie najzdrowiej wygląda zombie 5. Ale by się przydało w końcu dobić te zombie 8. On cię kiedyś może trafi. Tak, ale wiesz co, czym ja myślę? Jak chcę... Właściwie dobra. O ten najzdrowiej wygląda. One creature... Constitution modifier... Target takes penalty to attack roll... A te dwa są na dobicie. Niepotrzebne... to jest... No dobra, panie, no to standardowo po prostu wygrzmocę mu Iron Fistem, temu ładnemu panu, który jest na dobicie. Standardowym, bez argumentacji. Mhm, czyli to jest... Constitution versus AC. Versus AC. Czekam. Plus 4. O, trafiony? Mhm, i to jest 1K8 dema. No, panu? Nieważne. Plus Constitution Modifier. Nieważne. Aha. Mówisz już nawet, czego bym nie zrobił, to jest trop. Okej, okay, dobranoc. Dobra, zombie 10, gdzie on jest? Zombie 10. To. Nie trafi. Nie trafi. Zombie 5. Zombie 5 uparcie wkliwa. Oj. Ale to już chyba nie działa, ten te plus jeden. Nie działa. No nie działa, to trafił cię. A to plus jeden od ciebie. Ale co nie działa? Aha. Ale jego plus... Moje plus dwa już nie działa. Plus dwa nie działa. Poczekaj, nie, a. Przepraszam. Panie, czym to? Nie chcesz... Tak! Trzy... 10. 9 obrażeń. 9 obrażeń. Dobra. Anwarze. Dobra, to ja robię taki numer. Na zombie 3 rzucę Betrayala. Tylko, żeby mnie w końcu wszedł, bo to jest zajebista. 7 plus 5. 13. 12. Przeciwko Willowi, tak? No. Wszedł. I on ma zaatakować zombie 7. I to jest a free action. Na zombie 3 je. Dobra, to on atakuje. Trafił. Normalne obrażenia.
I jeszcze zrobię coś takiego, że może tego zombie 10 przepchnę go jedną kratkę w bok. No właśnie, ja go chcę przepchnąć jedną kratkę w bok. W moją stronę. W moją stronę. Nie? A jak Herald ucieknie, to on znowu pójdzie jeden w dół i tak będzie szedł jeden w dół i będzie w twoją stronę szedł. Nie? I... Duro, pokaż mi, w którą stronę chcę. O tutaj, tutaj chcę go przepchnąć. I czy ja jeszcze mogę zrobić shifta? Dokładnie, tak. Możesz. To ja bym sobie zrobił chyba shifta, tutaj będzie najlepiej. Co o tym myślicie? Nie, on będzie ten zombie trzymiał cię w zasięgu. To ja się cofnę w takim wypadku. Ale mogę go zombie 7 zaatakować w podzięce. Ja na to właśnie liczę. No, że one się zbędą... Rzucimy mu na inteligencję, głupie, na rzut obronny z minus karolę 1, bo ma tyle inta. I jak mu wyjdzie 10 lub więcej, to... A jaki jest ST tego? Rzut obronny, 10. O, dobra, Wardanie. Wardan w takim razie pomaga Heraldowi, szarżując tego zombiaka wściekle. No i wiesz, tą glewię trzymając w obu dłoniach, próbuje go nadziać, tak po prostu rozbebeszyć go. Kurwa. Dobra. No nie bardzo, dobra. Ale przynajmniej jest w walce w zwarciu, tak? Zombie 4. Przejmuje na siebie ogień walki, żeby Herald mógł. 8-10 obrażeń obrzywa Cliff. No, kiepsko skończy. Zombie 3. Czekaj, jeszcze sprawdzę dokładnie ten napis Betrayala. Nie, pewnie nic nie piszą mi lepiej. Heraldzie. Jeszcze nie jestem na połowie HP, chyba. Herald Wimek. I ile on ma hapsów? On jest pełny, siódemka jest pokiereżowana. Wyprzęgnij dziesiątce, wspomóż kumpla, który cię kurde broni. No, no, ale chciałem pomóc temu bardziej, ale jak ma full HP, to wolę tego dojechać. No. Poza tym na tamtego będziesz miał karę za dobra, tego zombiaka po drodze. No. Twin Strike. Mhm. Nie. Nie. Dobra. Jezu. Więc on rzuca sobie. Dał. Nie, ale wiecie co mnie rozpierdala, że nawet zombie 7, zombie, który jest głupi jak kurwa kilo gwoździ, takie akcje przechodzą, takie akcje nie wychodzą. Ale wiesz, z drugiej strony mogą się od czasu do czasu trzepnąć, ale ty jesteś mięso. Ale nie jesteś, trafi. Proszę ciebie, wołowina w PRL-u, nie? Krywie, autentycznie ty jesteś jak wołowina w PRL-u. Krywie. Który z nich wyglądał najlepiej, tych dwóch koło mnie? Ten. Okej, okay, to ten pan dostaje. Już ci mówię, co dostaje konkretnie. Połowy. Co? Blooded jest od połowy w dół. Okej. Okay. W każdym razie on dostaje Constitution. Zakładając, że go trafię. No. Trafiony? Tak. O, wreszcie. Ile? To jest 3K8 plus moje Constitution. Dawaj, czyli plus 3. I teraz 3 jedynki. Było blisko. 8 plus 3, 11. Okej. Okay. Zombie 10. No jak go ktoś próbował chyba nadziać na coś, to powinien chyba się zainteresować teraz Wardanem. Nie, najbliżej ma. No. Trafiony Wardana. Mhm. 11. Mam dużo hapsów, to mogę sobie pozwolić. Zombie 5. Nie trafił. Anwar.
Dobra, ja sobie chyba zużyję tego action pointa. Ale najpierw... Najpierw się odsuń, shifta zrób, żeby nie mieli na ciebie okazyjki, nie? Z dala od nich. O, to jest dobre. A shift jest darmowy, tak? To jest tak, darmowa akcja. I później można spierdalać po shifcie. Tak. Aha, okej, okay, dobra. To w takim razie robię memory haula. Kinetic Trawla zwykłego na siódemkę. Kurwa, lecz osiem. Ładnie. Mm. Finally. 4 plus 4, 8. I jeszcze tą trójkę przesunę o jeden w dół. I kurwa daję w długą. Gdzieś sobie tu, o. A może jeszcze dalej, Juri? Czy będą mieli mnie w szarży? Będą. To jeszcze 30. Nie wiem, ile oni się mogą poruszać. Czy mają 6 punktów ruchu, czy ponieważ to są zombiaki, jakoś wolniejsze są? Czy jak tutaj Artur będę, to mi będą mieli dalej w szarży, czy nie? Nie wiesz. No faktycznie, nie, bądźmy sobie szczerzy, bo to są stwory, no nie możesz o tym wiedzieć, nie? Ale już jestem na tyle daleko, że mogą o mnie zapomnieć. No fakt, bo kierują się na najbliższych, to jest tak. No tak. A teraz będę mógł sobie tam jebać ich tymi kinetic trawlami. Dobra, więc Wardan. Wardan, ten zombie dziesiątka, jak jest pokiereszowany? Zombie dziesiątka, no, bardzo powiedzmy tak na średnio. Nawet trochę lepiej się ma niż średnio. Kurwa, Hammer Anvil nie użyję, bo to trzeba mieć kogoś przyległego. Przytul się do niego, Heraldzie. No dobra, robię... W takim razie Wolf. Aha, tak jest shift before starting. No, Viper Strike. Mm-hmm. Czyli jeśli się ruszy z tego miejsca, no to dostaje w ciry. A może na trójkę lepiej to rzut, bo ona się na pewno ruszy. O, faktycznie! Na trójkę, ponieważ mam glewie, to mogę mu to walnąć. Jeśli zrobisz shifta, to prowokuje Arak of Opportunity. Tak, no na pewno się ruszy. Spokojnie. No. I tak. 3 plus 3, 6. Obrażenia 6. Okej. Okay. Zombie 4. Zombie 4 w... No kurwa. Nie. Zombie 3. Zombie 3 rusza się. Dobra, proszę, to ma ode mnie okazyjkę. Spokojnie. No. I znowu 6 zbiera. A on cię próbuje trafić. Trafił. Trafię. Za 8. Okej, okay, jesteś na połowie. Dobra. Teraz Erald. Znów to samo próbuję zrobić. Pistoleka, tak? Dobra, dawaj. No nie. Kurwa mać, jeden i trzy. Zombie 7, on podejdzie sobie tutaj. No co jest grane, no chłopie. Panie Crazy Bike. O nie, teraz Juri masz problemy. 2K6 plus 2. Sorry, Juri, ale musiałem wjechać jako DP. 2K6, czyli to jest 13. Jest... Ej, kurwa, nie to. Nie, to się zabił. Dobry. Ja się zgadzam. Obrażenie 13. Jesteś pochwycony. Co jestem? Pochwycony. O. Nie możesz korzystać z broni tej, co masz. No, się. Możesz skorzystać z broni małej lub walczyć pięściami. Nie mam broni małej, więc... Dodatkowo możesz podjąć próbę wyzwolenia, ale masz karę minus 4 i za każdą próbę, którą ci się nie uda, otrzymujesz 5 obrażeń. No dobra. Czyli tak, zombie 7. Dobra, Krivie, słucham cię bardzo uważnie.
Powiedz mi tak, Close Burst 3 jak działa? No w promieniu 3 od ciebie, no. No. 3 kratki ode mnie, znaczy sięgnę tutaj. Ale ze mną włącznie. No. Tak, ale ja chcę zrobić demanda, więc tobie to nic ale nie jest. Ale on nie jest tutaj, on jest tutaj. A, nie, bo on chce tego. On chce zrobić swój minor action markowania. Tak, moje markowanie, żeby siódemka, jeżeli coś zrobi temu Wardanowi, dostała też to samo z powrotem. Okej. Okay. No, makes sense. Więc go markuję na tą rundę. A może od tego zginąć? Co? Może od tego zginąć? Może. Okej. Okay. No po prostu dostaje damage. To jest Mind Spike. Dostaje dokładnie tyle samo obrażeń, ile mu zada. Mhm. Dobra. To jest minor action twój. A tak. Twój główny? Mój główny idzie w pana numer 4. Chociaż tak, który jest bardziej pokiereszowany? Numer 4 czy numer 5? Teraz. Ciągle je czwórka. Czyli pan numer 4 dostaje... A nie, jednakowi są. Tak, czyli pan numer 4 znowu dostaje... A, czekaj. Ale nie, nie ma Allies Adjacent, więc to mnie nie interesuje. Ja, Juri, rzucę na tą siódemkę Kinetic Trawla, może uda mi się go zabić. Pan dostaje... w takim razie Iron Fista. Na ryłku. Iron Fisting. Dobra, wracam, ja was słucham ciągle. Dostał! Constitution versus AC, mam 13, spokojnie weszło. No 17. Plus ile masz? Czekaj, to jest Constitution versus AC, to nie wiem jak to działa. No, ile masz kona? Z bonusem z levela. 4, weszło. Tak, i w tym momencie dostaje jeden weapon damage. To jest K8. Jedno. Dostał 6 hapsów plus moje constitution to jest 3, tak? Czyli 9. Czyli dostał 9 hapsów. A kto? Pan Zodiak. Jakim cudem 7 dostał? Juri, więc ty tak. Czwórka, panie, dostaje 9 HP. A czwórka. Przepraszam, Juri, ty możesz używać tej swojej glewi, ale masz karę minus 2 do ataku. Masz plus 2 do wszystkich bonus, do wszystkich defensyw przeciwko atakom zasięgowym. Nie możesz się poruszać. I wszyscy mają przeciwko Combat Adventure przeciwko tobie. Panie, czy ja mogę spalić Action Pointa na drugi atak? Mogę. Możesz. Lepiej ja bym zostawił, bo to jeszcze nie wiadomo co jest po tych namiotach. I powstanie to jest minor action. Okej, w każdym razie Artur. Czyli próba powstania. Dobra, słucham cię. Odpisz panu 4-9 punktów. 4-9 punktów. Tak. No to już go nie ma. Ja bym zabił Piotkę, bo teraz Piotka będzie cię atakować. Tak, ale ja na razie nie mam czym go zabić, bo ja już jednąłem moim głównym. Chyba, żebym zużył Action Pointa. Ale lepiej zostaw Action Pointa sobie. No właśnie, ale powiem ci, że zerknę, bo... No nie, dobra, skoro on jest trup, to on już i tak nie dostaje żadnych dodatkowych prezentów ode mnie z mojego Iron Fista. Jak to działa. Nie chciałbym zauważyć, ale Varna potrzebuje twojej pomocy. Spoko, w każdym razie, panie, jak coś, to ten, bo tak, ja później dostaję until the end of your next turn you gain resistance to all damage equal to your wisdom. Jak to działa? No masz tyle obrażeń, nie wchodzi. No, tyle co twoja wisdom, no. Bonus wisdoma. Ile masz bonusu? Bonus z wisdoma? Bez levela, samy łysy bonus. 0, więc kij. No. Byście przydatne. Panie, ale im szybciej wykończysz tego zombiaka piątkę, tym szybciej dołączysz się do reszty i będzie pozamiatane. No to teraz zombie będzie 10. Dobra, zombie 10. Zombie 10 no ma Wardana.
Najbliżej. Ma dodatkowo plus 2 z Combat Advantage. Może nie trafi. Czyli będzie miał plus 8. Trafi. O, że ty, ale masz szczęście. 4. Ja pierdolę. Teraz został jeszcze zombie 5. Przeciwko Cleave'owi. Nie. Nie trafił. Dobra, ja robię Kinetic Trawla na 7. Chyba mogę mu zrobić Kinetic Trawla, nie? Na 7? No. Jaki to jest zasięg? Tam masz 10, tak? No. Tak, ma spokojnie. Dobra, to rzucam Kinetic Trawla. Bez argumentacji, bez niczego. O, chyba trafiłem. I teraz K, żebym tylko się nie pomylił. K8 plus int. Kurwa. Mhm. 8. Dobra, on schodzi i tym sposobem uwolniłeś Wardana. Uwolnił state disable. Uwolnił Wardana, ale nadal leży Wardan. Aha, dobra. Ale jest przykryty jego ciałem, więc najpierw zobaczymy. Ale to nie ma znaczenia, akurat to jest to samo dla mechaniki. Okej, okay, Wardan w takim razie próbuje powstać za minor action, jak powiedziałeś. Tak, no to już nie otrzymujesz nic, automatycznie ci się udało. Robię shifta i używam second winda healing surge'em. Znaczy healing, second wind, a to daje mi jednego healing surge'a do użycia w enkanterze, tak? 9, czyli ty otrzymujesz 9 hapsów. Dobra, zombie 3. No najbliżej ma do ciebie. Najbliżej ma do ciebie, no. Disruptive Strike'a chcę użyć. Słucham. Spróbuj. Moment, jeszcze raz sobie zobaczę, na co się to rzucało dokładnie. Na co? Ale ja... A, ja ty. Na to Interrupta? No. Tak. Gdzie to jest? Colorful Attack. Dobra, muszę zobaczyć na mapce, bo no, tym nie mogę znaleźć. Dex. Dobra, no Dex się rzuca. Na reset, krótko mówiąc. Czyli przeciwko 11. Czyli musisz wyrzucić ile? 6 lub więcej. O, w końcu, kurwa, coś zaczął rzucać. Gdybyś to wyrzucił na normalny atak, to byś go zdjął. Ale czekaj, co daje to? Hit. Hit. Co daje? Obrażenia zadaje? Obrażenia plus modyfikacja z dexa. Nieważne. Bo w momencie, czyli 10 plus 3. Nieważne. W momencie, kiedy zombiakowi temu się zadaje krytyka z obrażeniami, ona automatycznie, nieważne ile ma hapsów, schodzi. Uff. Bogu dzięki. Dobra. Co za po prostu akcja. Ja jebę. Cleave. W tym momencie Erald. Ale Erald, teraz Erald. Jeszcze właściwa tak. Akcja Eralda. Jak Erald tak właściwie strzelił, to pewnie Wardan się obrócił w stronę Eralda. Erald tak spogląda to za to, typu, że podzięce za to, że przyszedł. Mimo pod, nie? No, miał... Do góry, oby tak trzymać, nie? No to teraz jeszcze mu załatwia. Rozjeb tego chuja. Twin Strike'a, no. 12 lub więcej. I wszedł. No! I drugi. Oba no, wreszcie. Wreszcie. To wrzucaj mi teraz 2K10. 2K10? Ale nie, bo jeszcze Hunter Square jest na nim, nie? No. 12. Obrażenia 12. No ale drugi będziesz potrzebował drugiego, żeby go dobić. 6 przynajmniej. Ładuj mu drugi. 8. Zdech. 9 nawet. No! Cleave! In hell. Ubić, że to kurwa w końcu.
No ja, dobra, ja w takim razie, panie, no cóż, napieprzam moim ulubionym atakiem, czyli... Iron Fisting? Chociaż właściwie zobaczę jeszcze, jak to działa. A, dobra. A nie, to jest a number to allies, który mnie nie interesuje. Mind Spike nie jest zmarkowany. Okej, okay, dobra, w razie gdyby... Nie, Iron Fisting mu jednak nie zrobię. Standardowo. Nie, już tylko muszę wrócić do mojego tokena. Kao wraca do formy. Nie? Nie, nie. Nope. Zrobię 5 w takim razie. Nie. No w końcu, to ja mu kurwa teraz Kinetic Trolla zrobię. Poczekaj. Masz zasięg? Nie mam zasięg, ale nie to podejdę. Podejdź. Możesz na 90 podejść maksymalnie. No cześć. Siema. Buzi, dobranoc. No. No to ten Anwar zaczyna zbierać wokół siebie moc. Widzicie, jak kamienie się unoszą wokół jego stóp. Kamehameha. Kamehameha, bla 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 bla. Jee, kurwa, i nie trafił. namiot, a tak przybił. Dobra, Wardan się wkurwił i szarżuje tego Kluoja. Ale musisz... A, tak. Ile mają Willa? Nie, podejść możesz tylko. I to podszedł. Podszedł, stanął za Kliwem. Jedno. Jedno, kanoc. Obrażenia? 5 plus 3, 8. Przeżył. Tyle, ile potrzeba było. No. Już myślałem, że... Tacy zakrwawieni, poranieni. Ja mam na siebie 2 healing surge. Tak. Plus 18 HP, Artur, mi dodaj. Plus 18 HP. Dobra. To starczysz mi do fulla chyba, nie? Anwarze, czyli tak. Healing surge, żeby być po prostu zdrowym. Tak, starczy mi do fulla. Dobra. Ile ja mam HP obecnie? Na tak kartę ci już odpiszę. Mel, 2 użycia. Aktualne ten. I PP mam. Ja mam połowę, więc... Ale daily mi cały czas został. Yuri, ty potrzebujesz 4, żeby mieć full. Czyli nie, ty nie potrzebujesz 4, ty potrzebujesz 3, żeby mieć full. To ja mam aż 9 healing surge, Artur, na dzień? Tak. O kurwa. A tak z ciekawości, ile ma kliwowaty? 12. Jebany. No, 3 razy 9 to jest 27. Panie, ja mam jeszcze surge value za 2 razy taki jak ty. Ja mam surge value 9. A ja 14. To nie jest 2 razy takie. No ale dobra, Kao, ty potrzebujesz, no 2, żeby być full. 2 serdze wtedy zużyję. A co z nich dropło? Nic. Złoto. No to kurwa tyle pierdolenia, żeby same łachy i stare gacie, no. Nie no, ale to, jak się to są zombie, to mogło coś z nich dropnąć, nie wiem, jakieś kilka złotych czy coś takiego. Hełmofon. Kilka złotych. Erard, ty, żeby się uzdrowić, ty masz healing surge 8, więc za 2 będziesz prawie zdrowy. Juri, jak ci się to poproszę. Ta moc Memory Hole? Fajne, a co to dokładnie robi? Koleś zapomina, że ja tam jestem. A w dodatku dajesz mu jakiegoś przyjeba do tego? Tak, plus kaszustę. Czyli tak, chcę zainformować. Cyper, masz jeszcze tylko 2 serdze na ten dzień. Nie, ty masz 7, Yuri ty masz 4, Kao ma ich 7. Dobra. Kaszustkę plus moc Inta zadaje Yuri i kolej zapomina, że mnie atakował. Nie? To ten Brutas. A więc co po tym pobojowisku? Ty pamiętasz, Anwarze, to sytuację nawet.
A może teraz tak, powiedz mi, czy ja co po niektórych z tych zombie, nie? Bo one są takie pewnie dosyć wyschnięte. Czy ja nie poznaję przypadkiem niektórych mieszkańców osady? Nie. Nie, bo były za krótko, żeby aż taka dobra pamięć być. Pamiętaj, że wy przyszliście tutaj na dosłownie dwa dni, czy trzy. I... Ale pamiętaj, że wiesz, może był jakiś któryś charakterny, nie? Że wiesz, nie, nie poznajesz. Na nosie. Mówię ci, że nie poznajesz. Nie mogę sobie rzucić na imię. Wiesz, Wardan tak się przygląda, wiesz, temu pobojowisku nie, nie ma sensu, z trupami i tak poznajesz. Stwierdza. Wiesz co? Sądząc po tym, jak oni nas przywitali, to wszyscy tutaj byli charakterni. No dobra, no to co? Może sprawdź na ten duży namiot. Wszystko jest tutaj splądrowane. Mhm. A absolutnie wszystko jest splądrowane. Nie zostało praktycznie nic. Ciała zabitych przez lud Akara, bandytów z ludu Akara. No, te zombiaki zjadły. I to był właśnie powód, dla których one się tu pojawiły. Aha, rozumiem. Te zombiaki ich zjadły, bo się właśnie już się chciałem dziwić, dlaczego się przekształciły zwłoki w zombiaki, jak tu magii nie ma. Nie, po prostu cynika może zamienić zębiaki. A. Też. Ja mogę sobie któregoś na nim powiedzieć zrobić... To byli ludzie, i one były zwabione mięsem. Mięsem, darmową wyżerką, które ciałami, które tutaj gniły sobie na tym słońcu. One przyszły się pożywiać, a wy trafiliście, w nocy przychodziły tu się pożywiać. Akurat trafiliście na ich wieczerze. Ciebie na wesele, żeśmy się wybrali. One wcale nie przychodziły tutaj zwabione zapachem zwłok. One tu przychodziły zwabione zapachem kolekcji mody na sukces. Cóż, wszędzie widać pobojowisko. Namioty są krzywe, poniszczone, podniszczone, niektóre zawalone. Plądrowanie splądrowanej wioski nic wam nie da. Ale możemy uzupełnić wodę, czy studnia też została zatruta? Studnia wygląda woda okej. Okay. Znaczy woda okej. Okay. Czy coś nie pływa na dole, o to chodzi? Jakieś ciało czy coś takiego? Powiem tak, tak czy tak przepuszczam to przez filtro. Ciało wrzucono. Co? Ciało wrzucono. Więc lepiej panie, tak... przepuszczam to przez destylator. Kao, nie, powiem ci tak, nawet bez wiedzy specjalistycznej i tak dalej, to nic ci nie da. Destylacja wody mi nic nie da. No, nic baterie. Destylacja nie da. Musiałbyś to przez filtry przepuścić. Na bakterie ci to nic nie da, bo bakterie się co po niektóre, one przeżyją destylację i się uniosą razem z tym, razem z parą do następnego naczynia. To znaczy, no ja wiesz, panie, nie jakbyś wiem, to jest... Jakbyś to na przykład zrobił tyndalizację albo pasteryzację, o, to może coś da. Ale w sumie jak to się właściwie nazywało, to ten... Gotować wodę, tak? No tu jest jakieś palenisko, ale długo trzeba będzie gotować tą wodę, naprawdę długo. Ale Mel, swoją drogą, zauważ, że ja mam cały zestaw do właśnie uzdatniania wody przecież. Kupiłem za 50 golda. Ale na pewno tam nie masz tych, do filtrowania bakterii, tych. Ja nie pamiętam, jak się to nazywało, te brony, membrany osmocyjne, czy jakoś tak. Na razie z brudnej wody robisz czysto, ale to nie znaczy, że z zatrutej wody zrobisz zdatne do picia. Dobra, no czyli jak zatruta, no to dupa, panie. Ale rzućcie na wiedzę naturę. No kurwa, 23. Anwarze. A czekaj, jak nas specjalista poszedł? A, dobrze, specjalista. To nie, niech specjalista mówi, ja nie. Więc wszyscy ci, co rozeznani są w naturze, zatem można by było, jeśli chcecie się dopchać do wody, zrobić wybicie do tego cieku, w którym ta woda jest. A, no to ona nie jest głęboko. Raptem 3, 4, 5, 6 metrów, mniej więcej. Kurwa, to nie głęboko? Nie. Ale tutaj jest dobra ziemia do kopania. A normalnie studnie potrafią mieć po 30 metrów, no i co ty na to? Ale po widzisz, ja miarkuję to nie na głębokość, tylko na siłę pracy roboczą i godziny. Na tak, co godzinę. Cały dzień kopania. No właśnie, ja na to ale słuchaj, i tak nie przeżyjemy wracając.
zabraknie nam wody. Nawet gdybyśmy to wszystko zmniejszyli rację. Zabraknie nam zwyczajnie wody, a nóż widelec... Nie, faktycznie. No to lepiej do ciepła się dokopać. Tym bardziej ja tak, wiesz, Wardan tak, tak namyśla się, bo widzi, że tu jest jakiś badyl rośnie. Wardan, może spróbujesz, przepraszam, ten Erald, może spróbujesz z tymi swoimi bajerami, tak, do pozyskiwania wody, jakoś z korzeni się tutaj dobrać, czy coś? Tak, tu jest na tyle ciek ten, że tu nawet rosną karłowate drzewa. No właśnie, i tak wokół ich korzeni powinno można być pozyskać wodę za pośrednictwem tych narzędzi. Dokładnie. Erald ma. Chyba ich no wydaje się nie jest tak wysoka, żebyśmy uzupełnili wodę. Znaczy, nie ma co tutaj, wiesz, na mapie już siedzieć. No ale i ja to oczywiście, wiesz, przepuszczę przez desylator, wyczyszczę. Nie ma co siedzieć, przejdźmy na gówno. Mhm. Ale jeśli chodzi o ten, no to faktycznie możecie tu się, tylko że coś zrobić z tym fetorem. Bo tutaj nie uda wam się siedzieć dłużej niż tylko na chwilę. Mhm. No możemy zrobić tak, że będziemy pozyskiwać wodę w dzień, a w nocy będziemy na przykład, na noc obóz będziemy mieli rozłożony... Poza tym chciałbym wam powiedzieć jedno, zostawienie tych ciał nawet na wpół pożartych, a czasami całkowicie pożartych, no jest najgorszą skurwysyństwem, jakie można zrobić drugiemu człowiekowi. No to pochowamy te ciała też, nie? Znaczy ja bym to spalił. Więc, ja bym to spalił. Ja też. Można spalić. Znaczy Wardan za tym optuje, bo wiesz, widział co się działo i jest na tyle zszokowany. Dla niego to jest plugastwo, to trzeba palić. Bo cholera wie, to może wstać znowu. Jest jeden mały problem. Nie mamy dostatecznie dużo paliwa. Panie, to jest suche. To jest suche. Może został jakiś zapasik mały paliwa tych ludzi. Panie, paliwo jak paliwo, mamy łajno o gerdlu. To sra gdzie popadnie. To nie aż tyle sra, żebyś spalił gdzieś tam ciało. Będziemy go karmić tymi listkami z drzewa, wiesz, przypolujemy taki paśnik, ustawimy, żeby dupą był nad tą stertą trupów, niech sra. Ono właśnie pierdala jedno z tych ciał. Aha. Niedobre Erdlu, nie żryj zombiaków. Nie? Ja wiem, no na zdrowie niech mu będzie. Erdlu tak patrzy na Kriwa. Nie? Po czym wraca do konsumpcji. Nie patrzę. Pamiętajcie, że Erdlu to nie jest taki osiołek, tylko kurwa normalny zwierz, który na świecie spierdala inne. A osioł to nie jest normalny zwierz. Pewnie. Tak, tylko czy on mi kurde, czy ja nie będę miał później zombierdlu? Nie, Kao, on się nic nie stanie, bo on na pewno jest przystosowany do jedzenia padliny. Jakby ciebie upierdolił, to ty byś umarł w przeciągu, myślę, najbliższego tygodnia. A to żryj na zdrowie. Dobry, o jaki pyszny mus. No, Erdlu piernicza. To możecie użyć. Mianowicie do rozpalenia. Przede wszystkim możecie użyć gałęzi, suchych gałęzi, które są przecież z tych krzewów tutaj karłowatych. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że my mamy mentalność człowieka, który uważa drewno za jedno z najwyższych dóbr i nie będziemy używać drewna do palenia. Ale może jakieś, nie zostało tutaj trochę tego, jak to, jakieś paliwo, no bo na pewno całego gówna nie zabrali ze sobą. Nie, kupa łajna suchego została koło zagrody. No właśnie. No to panie, użyjemy łajna, dodamy łajno z Erdlu i będzie dobrze. Bo drewna nie będziemy palić, bo drewno jest dla nas za drogie. No wiesz, to ciężko nazwać drewnem, to są patyki. Stary, nadal to są patyki, które są drogie. To też prawda, no. Raczej wiesz, tak próbuję się wczuć mentalność takich ludzi i drewno uważamy za... O, drewno. Ja zbieram te patyki, spróbuję później z tego zrobić jakieś strzały albo coś. O, też. O, no to może być, nie? Tylko to są strzały plus 10 do epickości. Jak je pokażesz w mieście, że masz kurwa drewniane strzały, to wiedz, że zaraz przyjdzie jakaś gildia złodziei i ci wrazi kurwa sztylet kamienny w drewno. To znaczy w dupę, przepraszam. Dokładnie. Bo jesteś bogaczem, bo masz drewniane strzały, nie?
Cóż, całe rozporządzenie tym wszystkim, wykopanie studni i zajęcie się tym zajmie wam cały dzień wytężonej pracy. Mm. Co w tym samym odliczę kolejne 5 litrów wody. Będziemy mieli studnię i nieograniczony zapas wody, nie? Tak, zaraz, ale odliczę. No dobrze, dobrze, a my będziemy pracować nad tym, żeby tam pogłębić się dopływ kurwa. No, kopu, kopu, kopu. O, ja wiem, co, ja wiem, co ja robię, nie? Oni tam zapierdalają z łopatą, przychodzi pora na Anwara. Anwar tak patrzy na tą łopatę. Juri, właśnie tobie i Melowi wypiliście dzisiaj ostatnią część ten wody, jaką nosiliście ze sobą. No dobra, to teraz no, będziemy musieli chomikować. Ale nie, słuchaj tego, nie? Ten Wasz. Masz na to woda, tak? Nie? A Wardan już taki zjebany na tej łopacie się opiera. Anwar, bierz się, nie? Anwar tak patrzy na tę łopatę, patrzy na Wardana. I zaczyna, a łopata zaczyna sama kopać. Pyk, 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 nie? Ten tak z taki stoi, tak długo jeszcze. Nie, niestety nie będziesz mógł to zrobić, bo nie ma tyle odpowiedniej siły, żebyś ty się zaczął, wiesz, wbijać w ziemię. 20 funtów siła. No to jest za mało. To jest 10 kilo. No. 10 kilo? A? No. Tak. I weź tak 10-kilowym czymś połóż na szpadlu, połóż 10-kilogramowy i zobaczymy, jak głęboko wejdzie w ziemię. Patrz teraz, mam lepszą metodę. Szpadel się leciutko wbił, forceful push, szpadel się wbił i znowu forceful push i jedziemy dalej. I ale to jest enkanterówki. To, no nie enkanterówki, czekaj. Tylko w walce. Czekaj, czy to jest enkanterówka, czy to nie jest nie, enkanterówka? Nie, no, ale skoro Akmil, no to może faktycznie mierzyć to, jak proszę ciebie, w ten, w obie. No w sumie racja. Ale nie, bo to fabularnie fajnie wygląda. No, dobra, nie, w sumie racja. Fajne. Nie, bo tutaj tak. No jestem psionem, a nie mogę przesuwać przedmiotów, bez sensu. No, masz rację, to jest całe życie uczył się, żeby być psionem tylko po to, żeby łopatą kopać bez ruszania ręką. No stary, albo karpić się samym płytką. Ile polskich robotników byś chciał taką umiejętność? No, łopaty samokopy. Dobrze, więc no, uporządkaliście na no, tym kopie łajna skyty ciała. Smród idzie do góry, no jest smród ciężki do wytrzymania, ja ale nie aż tak wielki, zważywszy, że pomyśleliście, no i założyliście, położyliście na tą palącą się łajną wyprawione skóry, więc efekt był taki, że one się nie spalą, co nie? Te skóry, bo to nie jest ten żar, ale żar zwiększycie. I dzięki temu do kości to się spali. Proszę Państwa, właśnie wymyśliliśmy mikrofalówkę. A przy okazji zmieści się ten feter, bo przynajmniej ten dym tak bardzo nie idzie na wszystkie strony. No właśnie, jakby szedł na wszystkie strony, to by mogło coś, co poluje na pieczyste tutaj przyjść. A jak coś tak. Poluje na pieczyste, to znaczy, że jest inteligentny. Poluje na pieczyste. A jak znaczy, że jest inteligentny, to znaczy, że się trzyma w dużej grupie. A jak się trzyma w dużej grupie, to znaczy, że Kao albo Erald zginą. Już nie mów, bo dzisiaj Wardan też był blisko. Ale Wardan był blisko, on nie zginął jeszcze. A to był zębiaki, to był pierwszy poziom, raptem. Jak będziemy mieli 10 poziom, to możesz na nas wypuszczać poziomy moby piątopoziomowe. Dziel przez 2. Ja wam, bo ty masz ja stare się, szczęście ja... w kościach i to jest główny no, problem. Musisz to uwzględnić. Się takiego kurewskiego pecha i ja nie mogę. No. Przecież tyle damage, który on mógł zadać, który mógł spokojnie zabić wiesz ile. Tak naprawdę walczyliście we 3 tylko, a to była walka projektowana na 4. A walczyliście dzięki jego rzutom, walczyliście jakbyście byli tylko we 3. I dlatego na początku było tak krwawo. Ale mi się podobała ta akcja. Ale w końcu ja przestałem trafiać, było to lepiej. Mi się podobała na początku ta akcja. Seria była nieziemska. Z tym akcja z tym zombiakiem, co wyłożył 3, co zaliczył 3 kurwa telemarki na ryju. Ale najbardziej to mnie rozjebało, kurwa, podbiega Artur tymi zombiakami. Jepiepka o nie, no kurwa, już trzeba go leczyć. Dwa proszę ciebie leczonka, od tak, poszło się jebać.
Nie, no ale dobra, no, sytuacja, panie, co to jest, się dzieje. To jest po prostu kuku, że my nie mamy jakiegokolwiek healera. Bo tu nie ma healerów. Nie będziecie mieli. Ale wracając do tego. A co się dzieje? No, nie wiem, Artur, a tu jest coś takiego jak większy pas leczenia, jest tutaj coś takiego dostępne w przyszłości? To znaczy, to jest... magiczne przedmioty teoretycznie są. Mhm. Teoretycznie, ale to musi wam, jeśli przedmiot ma 1000, na przykład kosztuje 5000, no, czyli taki nie za duży, malutki przedmiotik magiczny, to no, trzeba go liczyć jako 500 000, więc musicie być na pikach, żeby taki drobny wypadł. Ale panie, bo właśnie jak to jest względem czwartoedycyjnego Darksana? Bo generalnie czwarta edycja DDK jest tak projektowana, że masz, czy owak, wiesz, mnóstwo dropów, nie? Że to jest naturalna część. Jak patrzę sobie na chociażby taką przygodę testową w samym tym Darksanowym campaign guide, nie? Co oni dostają? Panie, to tutaj masz mnóstwo jakichś ekwipunków, które może nie są de facto magiczne, ale wiesz, które mają... Jakie akcesoria? Uwierzcie mi tak, jak dostaniecie, to dostaniecie coś naprawdę fajnego, coś wam, co się przyda. Na pewno przez ekwipunek i brak ekwipunku nie pniecie. Pewnie dostaniemy wykałaczki plus jeden. Na przykład... zobacz, Scorpion Carapace Armor, level 4 magicznego przymiotu. Armor plus 1. No nie? No tak, ale widzisz, bo progres jest zrobiony tak, żeby co jakiś czas takie maleńkie coś dostać, ale zawsze to jest plus 1 tu, plus 1 tam i tak dalej. Plus jeden tu, plus jeden tam, to już masz plus 2. O nie, nie bójcie się o to, przez to nie zginiecie. Na pewno nie, na pewno nie przez brak ekwipunku. No jasne. Panie, ty chyba żartujesz. Panie, ty już teraz zginęli, co z tego, że ja mam 21 armora, kiedy byle zombie jak panie wyrzucę 17 i moje 21 armora jest od kadu dupy wytrzeć. Nie, no, ja poradzę, nic nie poradzę. Panie, poradzę! Ej, ty się cieszkał, że ja mam te marmurowe płyty, przynajmniej będziemy mieli ładne nagrobki. Spokojnie, będziecie mieli fajne rzeczy, ale mówię spokojnie, bo tutaj DDK i czwórka faktycznie, jak ty mówisz, są projektowane, że co encounter coś jest fajny, jakiś drop, malutki, niewielki, ale jest. A ja nie. Moje własne podejście do tego jest troszeczkę inne. Nie będziecie mieli malutkiego dropu. Będziecie mieli w zależności jak zakończycie tę przygodę. No i o ile ją nagrodę. Tak, tylko że to będzie jedna nagroda na czterech. Ja rozumiem. Ja wiesz, przypominam o tym, że kurczę, jak czytam moduły, jak są projektowane, to że jest zachowany przy enkanterach, ja wiem, bo właśnie coś, co ja czytałem przy bestiariuszu, że bestiariusz ma uwzględnione to, że na przykład postać, wiesz, potwora trzeciolevelowego nie jest projektowana tylko i wyłącznie na postacie trzeciolevelowe, ale na postacie trzeciolevelowe z ekwipunkiem, które do tego trzeciego levelu zdobędą. I tak to działa, że to postać razem z ekwipunkiem jest przewidziana na danego stwora. Tak? Na danych enkantów. Juri, ja zanim jakokolwiek dam walkę, to ja sobie robię symulację zazwyczaj. Kurwa, na tym. Na World of Tanks robisz symulację danego enkantera. Nie, naprawdę robię sobie symulację. No, jedno mało krótko, żeby sprawdzić, czy nie przesadziłem. Ale powiem wam tak, jeśli chodzi o deki, to czy ja bym prowadził czwórkę, czy 3,5? Nie, nie ma znaczenia. No w 3,5 to ja bym... Mów, okej, ja się zaraz podłączę. Nie, rzuty nie są potrzebne. No dobra, dobra. No. Więc tak, zaczęliście sprzątać. Sprzątać tutaj całe to obozowisko. Gdy
Anwarze, tak kopiesz sobie, kopiesz, to towarzyszy gdzieś tam łażą, odpoczywają, coś po ciężkiej pracy, ty kopiesz i tak dłubiąc palce w nosie, no. Tak, oparłem się o betoniarkę. Tak się rozejrzałeś w koło, gdzie ty mogłeś sobie to kozę wyrzucić, kiedy za sobą, widzisz, dosłownie za sobą, 30 centymetrów za sobą, widzisz znajomą postać. Artur! I nikt. No właśnie. Ale hejt. No nie? Ciekawe, ile ekspa się dzisiaj sypło. O panie, z 5000 to lekkim chujem. Nie no, miliard. Za jednego zombiaka. Więc spotykasz znajomą twarz. I nikt? Jest to... Nie. Jest to ten sam stary człowiek, który kiedyś uratował ci życie z południowych pustkowi, przytargając właśnie do Shur Atamwa. Mm-hmm. Pamiętasz go? Nie, nie pamiętam go. Ale ty się, to znaczy nie pamiętasz tej sytuacji. Wprowadzenie do tamtej przygody było takie, że wy podróżyliście przez południowe pustkowia, no. I zabrakło wam wody zwyczajnie. Aha. I przed śmiercią... Przed śmiercią... Kurwa mać! Ja cenię sobie drzwi w domu. Co nie? To jest... No. Ktoś wymyślił coś takiego i patrz, jakie to jest zajebiste. No tu patrz, ale kurde, ile facet musiał zarobić hajsu na patencie. Nie, i przed śmiercią właśnie uratował ten facet, który was prowadził do Shur Atamwa. Mhm. A, no bo oni chyba mówili, że ten starszy facet nas tego, a my tego tak. Nie pamiętaliśmy, no. To ja się mu tak wiesz, głęboko kłaniam w szacunku. Pamiętasz, że był w momencie ataku bandytów na obóz. Mhm. Ja mu się głęboko kłaniam z szacunkiem. On widzisz... skinął ci głową na powitania. Mhm. Nie miałem okazji ci podziękować, panie, za uratowanie życia. Mhm. Ale jaki... On, wiesz, nie tyle co ci powiedział, co wyciągnął rękę i cię poklepał po ramieniu. Mhm. Rzuć na percepcję. Od tego mam dużo, na szczęście. 18 plus 8. Teraz na wiedzę natura. Tego mam mało. 5. Zauważyłeś dziwne tatuaże na jego dłoni. W momencie, kiedy wyciągnął rękę, odsłoniło się trochę jego ramienia. Ja próbuję je zapamiętać. Nie? Może gdzieś w przyszłości będę miał okazję się zapytać. Ramienia i zauważyłeś to, ale nie rozpoznałeś. Więc jednak jesteś pewien, mimo że jest taki zły rzut, ale to było jakieś plemienne, mówiąc o przynależności plemiennej. Mhm. Możesz mi potem opisać, a ja spróbuję. No właśnie o to chodzi, nie? Wiesz, no się chcę z nim podzielić wodą, jeśli chce, nie? Nie, on kręci głową, że nie potrzebuje. Znaczy, zawsze był małomówny i teraz nie przejawia większej ochoty do rozmowy. Mhm. Znaczy, w momencie, kiedy się z tobą przywitał, najzwyczajniej siadł przy palenisku i zaczął coś strugać. Wziął jeden z patyków, swój kościany nóż i zaczął strugać jakieś... A czy reszta, na przykład, jak ktoś tam się... Wiesz, bo my się kręcimy po tej wiosce, to reszta go widzi? Widzi. Widzi. W pewnym momencie zobaczyła człowieka przy ognisku. No, co jest? A on skąd? No dokładnie. Ej, jakiś twój znajomy? Uratował mi życie. Hmm. Kiedyś na pustyni.
No i on sobie, rozumiem, tak siedział, tak po prostu, nie wiem, nogami majtał i myślał, że te zombie, te stwory, prawda, nieożywione i tak dalej, to nie wiem co. Wiesz, Wardan tak się przygląda podejrzliwie, nie? Zaciskając dłoń na glewi, na wszelki wypadek. No jeśli ale uratował tak mierzy mi tego życie... starca, jakby coś tutaj było, nie halo. Jeśli uratował mi życie Wardanie, to chyba to znaczy, że nie ma wobec nas złych zamiarów. Prawda? Kiedy ci uratował życie? Teraz? Ile to było? Tydzień temu? No, tydzień temu, coś w tym stylu, no. On uratował ci życie tydzień temu, a teraz znajdujemy go w opustoszałej, wymarłej osadzie, prawda, splądrowanej i prawie zżartej przez nieumarłych, znaczy ożywieńców, podczas gdy my, żywi, zostaliśmy przez nich zaatakowani, a on sobie od tak chodzi, tak? Nie dostrzegasz tutaj czegoś śmierdzącego? I nie mówię o tych trupach, które tam leżą, są wpierdalane przez Erdlu. Jak ten, bar sałatkowy, tak? Bar sałatkowy. No, dokładnie. Rozumiem twoje podejrzenia, Wardanie, ale dług krwi i honor nadal każe mi bronić tego człowieka przed jakąkolwiek krzywdą. Dobra, umówmy się tak. Ty będziesz go bronił 10 metrów ode mnie. Przytakuję mu głową. Nie, że coś mam, wiesz, do ciebie ani twoich przyjaciół, ale po prostu zrozum, że to wszystko wydaje mi się bardzo, bardzo podejrzane. Rozumiem, Wardanie. O. I tak, no wiesz, jest... podchodzę i jednak do Arwana i jeszcze, wiesz, tak na potwierdzenie, wiesz, tej solidarności w związku z tym, co się ostatnio działo, tam kawałek suszonego mięsa, wiesz, z paczki z racjami, tam udaje, żeby też się pokrzepił, bo trochę wymizerowany wygląda. Temu starcowi? Co? Temu starcowi dajesz? Nie, gdzie tam, kurwa, to spierdalaj. Nie, tam... Panowi. Starzec, bo to wygląda na starszego człowieka. No ja się pytam go... Chce się podzielić z tym starcem, to niech zrobi to sam, wiesz, sam z siebie. Nie, ale nie. Jeśli to zrobię, to zrobię to z własnej racji, a nie z tego, co ty mi dałeś. No. Bo wiesz, no bo ja tu próbuję to stosować, wiesz, jakieś takie dziwne, pojebane arabskie zwyczaje, że wiesz, że podzieliłeś się jedzeniem, to znaczy, że uważasz mnie za swojego towarzysza i tak dalej, nie? No. A co, co robisz? No ja już próbuję się dopytać tego starca, jak to się stało, że się to w ogóle pojawił. A co, jeśli się próbujesz dopytać, on początkowo ignoruje twoje pytania, ale to tak zawsze było. Ale po pewnym czasie przestał strugać. To coś, nie wiem po co on to robi, z tym cienkim patykiem. I powiedział ci chyba coś, czego się nie spodziewałeś usłyszeć w ogóle. No. Mówicie, czarny piasek wędruje po pustyni. Tak. No, wędruje. Lud Ashara walczy z nim i walczy z tymi... Akara, nie Ashara chyba. Akara. Walczy z tym piaskiem, jak i z tymi, którzy na niego są odpowiedzialni. A czym jest ten piasek? Ten czarny piasek? Śmiercią. Wysysa wszystkie siły i osusza ciało z wody. A czy znasz jakąś metodę, żeby pozbyć się tego czarnego piasku? Nie. Co z nim należy zrobić, żeby przestał być groźny? Pozwolić mu przejść. Niedaleko stąd była karawana pełna czarnego piasku. Wiem, bezimienny mi powiedział. Szukam jej. Bo mu udzielę informacji dokładnej, gdzie to było. On stał. Wstał, otrzepał się. Czy możesz podziękować bezimiennemu
Że po, za to, że pozwolił nam odejść? Jeśli do mnie przemówi, to tak. A tobie dziękuję, Lord Akare. I odszedł. Bardan tak przychodzi, wskazując na to, że no, co jednak, co jest cicho, więc słychać było ich rozmowę. I tak, kiedy już ten starzec odszedł, tak się, wiesz, przykuca. Wiesz co? Nie znam się na magii i dobrze, że się nie znam. Ani na ja tych też się nie znam. Nadwyrodzonych, niesamowitych, cudownych rzeczach. Ale jak dla mnie to śmierć jakąś sprawą, którą trzeba by było do jakichś wyższych instancji zanieść i tam ich poinformować. Jakiego czarnoznawcę być może znasz lub gdzie go tak szukać, bo podobne ścierwo na pustyni widziałem. A takie rzeczy gorsze są niżby bandyci i inne rzeczy, które sicze pod moją komendą niegdyś oblegały. Kto sprawuje nad domem, jak się ten dom nazywał? Zakary. Nad domem Zakara władzy, inny dom. Nie podlega to pod dom, to podlega pod teoretycznie króla maga bezpośrednio, ale w praktyce zarządców, prokuratorów tego maga. Wiesz, lepiej... Wiemy, gdzie kogoś takiego znaleźć. Lepiej Anwarze poinformować taką osobę, nawet gdyby to miało być nieważne. Lepiej poinformować zawczasu, niż nie poinformować w ogóle, a potem... Sprowadzić następne nieszczęście na nasz świat. Tyże, możecie sobie zajrzeć na mapę. Tyr jest koło... tutaj, pośrodku tego... wielkich tych pustkowi Alluvial Sand, czyli ruchomych chyba, tak? Alluvialnych, na dziesiątych. No. I tu jest stolica. I tam siedzi ten mag. A oczywiście on ma swoich ludzi i tak naprawdę, wiesz, to oni za niego, od niego o jego imieniu odbierają petycje ludzi, po czym zanoszą przed obliczem maga. Nie, no wiadomo, no to do takiej osoby. Znaczy, no wiadomo, no po prostu do instancji, która zaniesie odpowiednią wiadomość, wiadomo gdzie, nie? Tak, mniej więcej macie ile tam, 75, 150, 225, 300, 450, jakieś 600 mil. Najpierw zanieśmy wieść, że Szur Atanwe poszała. Odbierzmy to, co nam się należy. Słowo nie piach. I wiatr go nie rozniesie. Tak mówią o wielkich domach. A następnie ruszmy do Tyru, by tam kogoś, kto kontrolę sprawuje nad domem Zakara, i ich potrafi powstrzymać przed użyciem tego. Czego? Wiecie, czego się obawiam, moi drodzy towarzysze? Że to, że sprawują nad nimi kontrolę, wcale nie oznacza, że będą chcieli ich powstrzymać. Nie wiemy tego. Oznaczenie domu Zakara, więc my możemy podejrzewać, że dom Zakara robił coś na własną łapę. Właśnie. Może tak, może nie. Co byście... Może na razie nie planujmy tak daleko. Gdybyście wiedzieli, gdzie na przykład ten czarny piasek podróżuje, to byście wiedzieli, to byście już mogli coś wnioskować. Bo jeśli ten czarny piasek pustoszy tereny Tyru, to mag niekoniecznie mógłby to pochwalać. Ale jeśli ten czarny piasek pustoszy tereny przeciwnika, to wcale nie wykluczone, że gdzie to jest jego ciemny. Gdzie jest ta osada Arturta? Wcale nie wykluczone. Na samym południu, tutaj przy samej granicy Królestwa Tyru. A jeśli... w którą stronę, że tak powiem, był ten... Jak daleko od tego, że tam na tych Endless Sand Dunes gdzieś to było pewnie, tak? Tak. Tylko pytanie, no nie określimy, z którego kierunku jechał, w który, nie? Bo jak się...
ten Mekilot zerwał, no to raczej tak to poprzewracał wszystko, że nie wiadomo, gdzie on jechał. Nie, nie wiadomo, gdzie on jechał. A poza tym, jeśli, mówię wam, jeśli to jest pustoszy tereny wroga politycznego, czyli innego maga, który przecież całkiem niedaleko sąsiaduje, to wcale złym okiem ten mag na to może nie patrzeć, a może nawet cicho posklewiać. No ale mówiłeś, że ten mag jest w miarę rozsądny. To nie znaczy, że nie jest skurwysynem. No to wie, to jest domyślony jest skurwysynem, bo jest magiem, nie? No, on jest skurwysynem. On, jeśli to jest tak, że ukuł sobie taką intrygę wobec innego maga, że jego terytorium innego maga zostanie zniszczone przez czarny piasek, a nawet jeśli zostanie to przez tamtego wykryte lub przez kogoś, to na ostateczności spadnie cała wina na jakiś tam dom pszeniczny i tyle. Czekaj. Lud Akara pochodzi z południa, tak? Tak. No to już wszystko wiadomo. To szczerze mówiąc, dla niego żadna cena. Ale nie, bo to już wiadomo, Lud Akara pochodzi z południa, oni walczą z czarnym piaskiem, więc żeby coś ugrać na tym czarnym piasku, to byśmy musieli pojechać na południe, a nie do Tyru. Krótko i na temat. Czy technicznie Lud Akara jest poddanymi południowego maga? Oni są wolnymi, to są nomadzi. Aha, czyli mogą oni podążać... wędrują pomiędzy królestwami, właściwie między Tyrem a tym południowymi pustkami. No to jeszcze tego starca można było wypytać, czy czarny piach zmierza do Tyru, czy na południe. No teraz to go goni, panie. No teraz to już za późno, przepadło jego. Nie, no on daleko nie idzie, no jeszcze możesz go dogonić. Stefan, a gdzie ten piasek leci? Na Bierutowice, a to dzięki. Nie, jeśli jest jeszcze gdzieś blisko wiosy, to można podejść i się zapytać. Właściwie usłyszałeś w głowie odpowiedź, na południe. Jego myśli usłyszałeś, tego faceta. No to już wszystko wiemy. Jeśli na południe wędruje, no to nic na tym nie ugramy. Zostawmy może tą sprawę w spokoju póki co. Zobaczymy, jak się całość rozwinie. Pożyjemy, zobaczymy. Wiesz, lud ten, dom Zakara wysłał cię właśnie nadziei, że odzyska ów ładunek. Nie sprecyzował ci tylko czymś tym jest ładunek. Odkryłeś, że to jest czarny piasek. To znaczy oni chcieli, żebym sprawdził, co się stało z Shuratamba. Tak, ale i z karawaną. No to z karawaną wiemy, co się stało, nie? A to, co oni dalej z tym zrobią, no to możemy tak, się też w jakiś teraz sposób później dowiedzieć. Idziesz do Zakary, który wie, co było przewożone w karawanie. Pójdziesz do Zakary i powiesz, że no Shuratamba ten, a z karawaną no nic mi nie wiadomo. Nie, możemy powiedzieć, że z karawaną, nie, czy chodziło o taki a taki wóz. No taki a taki wóz był tutaj i tyle. Wiesz, równie dobrze możesz się wpierniczyć pod to, że nawet nie wyjdzie z tego namiotu. Bo facet, tu znalazłeś wóz, pożyczony wóz, no to będzie, przecież on głupi nie jest. Na pewno sprawdziłeś coś w środku. Ale zawsze można twierdzić, że wóz w momencie, czekaj, wy go widzieliście. Wóz był zakopany w piachu. Widzieliśmy tylko oznaczenia na burcie i wiesz, no co ja będziemy was, w czwórkę ja wykopywać wóz, z którym i tak nic nie zrobimy. Ja was poszliśmy rozumiem, tylko że facet, do Shuratamba, żeby o jakąś pomoc prosić, a się okazało, że tam było... Facet, mówię wam... sytuacji, co facet może pomyśleć. Facet dobra, może... ale nie metagame'ujmy, my nie wiemy, co facet ale pomyśle. Ale jeszcze można mu coś innego może... powiedzieć, że widzieliśmy wóz, owszem, w nocy, widzieliśmy w nocy, jak paliło się ognisko w jakimś kierunku, z rana to sprawdziliśmy i okazało się, że już wóz był nie, ja chcę otwarty. Tylko przestrzec was, że nieumiejętnie poprowadzona rozmowa z tym facetem może skończyć się dla was źle, bo najwyraźniej oni coś knują.
No to dlatego ci mówię, że można zawsze na lud Akara wszystko zrzucić, że, do wozu się dotrali ludzie Akara, a że widzieliśmy światło w nocy, podeszliśmy, zobaczyliśmy wóz kilku kręcących się kolesi, no to nie atakowaliśmy, nie? Nie, rozumiem. Ja jeszcze szczególnie, że ja wiem, jak wygląda lud Akara i widzieli, było ich tam dużo, grzebali coś przy tym wozie, no to raczej starej nie będziemy się tam wpierdalać, nie, między tryby. Nie, no okej. Okay. To jest zrozumiałe, co nie? Problem polega na tym, że wiesz, co się stanie dalej. Znaczy... Ale Artur, nie mów nam, wiesz, takich rzeczy, nie, nie, że... Nie, nie, pytanie, ja wiem, że zagrożenie istnieje, nie, to było nie, oczywiste. Nie o to chodzi. Jak wasze postacie, moje pytanie, bo to jest świeże, jak wasze postacie postąpią wobec takiego zagrożenia dla pustyni? Bo tu nie chodzi o ten... Wardan nie przystanie na pewno do tego domu Zakara, bo on jest człowiekiem, który całe życie strawił na bronieniu takich zwykłych, małych osiedli, jako, wiesz, kapitan jakiejś tam straży i takich czy właśnie oddziałów, które... Czy będzie chciał przeciwdziałać temu? Wiesz, w jego sercu jest dobro zwykłych ludzi, wolnych i tak dalej. I on nie przyłoży ręki do ich konspiracji na pewno. Bo on się takimi rzeczami brzydzi. Wiesz, on zbyt wiele razy widział, jak wiesz, jak zwykłe pustynne osady były napadane przez różnych batasków. Ja rozumiem. I tak dalej. No ja rozumiem. Nie, ale... żeby zatrzymać ten proceder, trzeba żeby zatrzymać proceder rozprzestrzenienia, bo rozprzestrzenienie się tego piasku, skoro już on tam wędruje, a tutaj dowożą następne elementy, te następne kilogramy, tony właściwie, tego czarnego piachu, to po pierwsze, ten czarny piach to się nie wykopuje, to nie, on sobie znikąd się nie bierze, że sobie, a ja pójdę za kara, pomyślał sobie, szturnę palce, szpadle mi wykopię trochę ton, to nie? On skądś musi to brać. Ja jestem takiego, Anwar jest takiego zdania, że powinniśmy najpierw dowiedzieć się czegoś więcej, żebyśmy sami nie... Anwar też chce temu przeciwdziałać i popiera Wardana, ale uważa, że logicznie by było najpierw się dowiedzieć, co jest grane, no ja jak rozumiem. To wygląda. Ale od razu jak się pytasz, Artur, co nie, o to mi chodzi. Nie, nie, co będziemy robić, no to ja na pewno nie przyłożę ręki do zakaryjskich. Nie, o to chodzi, bo chodzi o długofalową sytuację. Żebym wiedział, co, z czym, w którym kierunku wy pójdziecie. No panie, Kryf tym bardziej, wiesz, on niby jest Battlemindem, ale to jest notabene no jaszczurka, bo ciężko powiedzieć człowiek, który, no... Zrozumcie jedną sytuację, jest to dość oczywiste i ktoś taki inteligentny jak na przykład Avran spokojnie to zrozumie, że skoro już tam jest piach, oni dowożą następne, co nie, to żeby nie pogarszać choćby sytuacji, można w jakiś sposób zatrzymać następne dostawy. Efekt jest taki, że piachu tam nie zniknie, ten piach. On sobie przejdzie, ale w takiej ilości, jaki jest. Jeśli będzie jego więcej, 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 no to wiadomo, będzie większa pałeć pustyni skażona. No, to jest pierwsze, co moglibyście zrobić, jeśli byście chcieli przeciwdziałać tej sytuacji. Nie? Na razie mamy... Artur, wstrzymaj się z tym. Na razie ale to jest musimy... za długoplanowe. Na przykład moja postać w ogóle nie wie, co to jest ten piach, poza tym, że to jest złe. On nie ma takiej wiedzy. Artur, słuchaj, na razie to my się skupmy na tej rozmowie, którą musimy przez tym przedstawicielem domu Zakara przeprowadzić, w której ja sobie nichuja nie poradzę, bo ja mam 10 charyzmy i blefa całej jednej. Ja mam 15 charyzmy, więc ja bym mógł rozmawiać. Więc ja mu nie wkręcę tego, że tam widzieć AK. Ale on będzie z tobą rozmawiał. No właśnie, i tutaj się na tym trzeba skupić. Tak, to już będziecie musieli ze sobą porozmawiać. Możesz się mnie popytać, jak ty w jaki sposób dom Zakara może sprawdzać twoją wiedzę. Jeśli rzucisz mi teraz na wiedzę Arkana i będziesz miał wynik minimum 15, to ci coś podpowiem. Dobra.
Kurwa, 24. Dobra. Znaczy, że dom Zakara na pewno ma, jak przynajmniej na taki rozmiar tego domu, ma człowieka, który zajmuje się czymś takim jak rozmowy. Są to różnego rodzaju rozmowy i jest to człowiek wyszkolony niezwykle w wyczuwaniu tego, co ludzie chcą powiedzieć między wierszami. Nie jest to nic magicznego, to jest po prostu intuicja i talent i wiedza. No to jest taki typowy negocjator. Tak. Ty chyba już go poznałeś, spotkałeś. Od tego grubasa. Tak, to ten grubas. I teraz, no, czy twoja umiejętność tak kontrolowania ruchów ciała, że nie zdradzisz się, że chciałeś powiedzieć coś innego? No, raczej nie. Z prostego powodu. No. Bo Anwar jest, no, dosyć, powiedzmy, nie jest zbyt charyzmatyczną osobą i jakby... Dokładnie. Czyli słowo jest mniej więcej... Czyli on cię wyłapie na jakieś niespójności. No właśnie. A jak cię wyłapie na niespójności... To będziemy w dupie. Dokładnie. To będziecie w dupie. To zastanów się w inny sposób. Możemy zrobić tak, że powiemy, że jesteś na przykład, wiesz, że w jakimś lazarecie, bo zostałeś ranny i ja pójdę na rozmowę. Tak, ale czy ty, że tak powiem... Nie jesteś psionem, nie przyjmie cię na rozmowę. On wynajął kogoś innego, on rozmawiał, a ty zostałeś wynajęty przez maga. Nie będzie z tobą rozmawiał. Nie o to chodzi. No to w takim razie jest jeszcze jedna opcja, po prostu tam nie idziemy. Nie, jest jeszcze jedna opcja, której nie kapujecie, ale możecie. No to powiedz nam jaka, no. Powiedzieć. Nie, ja nie chcę, żebyś mówił. Sami to wykoncypujmy, panowie, no, ile tak można. No, wykoncypujcie. Pozastanówcie się, co można zrobić jeszcze innego. W jaki sposób poprowadzić tę rozmowę? Jeśli znikniecie, no to ten facet też będzie główką. No to oni się na pewno domyślą, że jak znikniemy, nie? Co się stało? I zaczną was szukać. Możemy się zgłosić do jakichś innych sił i z nimi zacząć pertraktować. Na pewno ten dom Zakara ma jakichś wrogów, którzy by chcieli się tego i owego dowiedzieć. Jednego chyba nawet bardzo blisko. No, Akara. Jeszcze no to też bliżej. O tym myślałem. Jeszcze ten drugi mag, z którym graniczą. Mag jest Lut Akara. Tak, ten drugi mag. Bezimienny? Znaczy wiesz, ja akurat nie bardzo się wiem, bo w tej przygodzie mnie nie było, ale tak koncypuję. No to Anwar proponuje coś takiego. To może zróbmy tak. Zobacz, jeśli użyjesz mi kriwie Erdlu z beczką wody na kilka dni, ja mogę ruszyć sam w tereny bezimiennego. To jest śmierć dla ciebie. Ruszyć sam? Powiem ci tak, to pierwsze słowa kriwa, jak mu powiedziałeś o czymś takim. Czy to mnie odbiło do reszty? Bo mnie bezimienny zna, a was nie zna, o to chodzi. Nie dożyjesz, żeby z nim porozmawiać, jeśli ruszysz sam. To ciebie poznał, to nas też poznał. A co, Lut Akara mnie zatłucze? Nie, tam wszystko żyje oprócz tego. Co ty myślisz, że Lut Akara to tam siedzi sobie i pilnuje każdego przejścia? Każdej wysepki, wydemki? Czy tam są potwory, tam są... A. Tam jest normalne życie pustynne. A o to ci chodzi. Samotnego jednego, no to zawsze ktoś stwierdzi, że ty jesteś dobry w jedzeniu. Zwłaszcza, że będziesz musiał spać kiedyś. No to rzeczywiście, masz rację pod tym względem. No to możemy ruszyć wszyscy na tereny bezimiennego, szczególnie, że do nich jest bliżej niż do Zakara. Dlaczego bezimienny? Przecież pamiętacie to burzę pustynną? No. W nocy. On niszczył ten transport. To przeciwko temu było skierowane. Dostaliście, jak mówiłem wtedy, dostaliście tylko odłamki tej burzy. Hmm.
Jeśli ktoś jest na tyle potężny, że chroni, wiesz, zwykłe ludy pustyni, zwykłych, niewinnych ludzi, to Wardan może ofiarować mu swoje ostrze. To może najpierw wróćmy do bezimiennego i jego błagajmy. Więc ja radę. Z chęcią z takim człowiekiem bym pertraktował. To nie człowiek. Kimkolwiek ten bezimienny jest. To byt. No, byt, odbyt, przebyt. To tamkolwiek. Nie jest człowiekiem, ani jaszczurką, patrząc na Kriwa. Ani jaszczurem. No. Z niebytu wody. Nie no, macie oczy, no. Jest jeszcze jedna nawet droga, sposób, w który nawet moglibyście przy odpowiednim zagadnieniu, przy zagadaniu przez Avrana zyskać dużo. Aha. Moglibyście nawet zyskać sporo. Przy samej rozmowie z domem Zakara, tylko że w inny sposób. Ale to wtedy wiąże się z tym, że lud Akara robimy w chuja. Tak. A to się nie godzi moralnie. Z moją postacią tak, chociażby. To jest tak jakby trochę bicie plecy ludowi Akara, chociaż teoretycznie to nie byłby się nic tam teoretycznie złego nie zrobić, ale... Ale Kurwanowi nie pozwala jego honor i to, że on uratował... Właśnie. Ten, uratował życie, no. Dokładnie. Nie można tak, kurwa, nie? No właśnie, o to chodzi. Prawa pustyni są jasne. Moglibyście postąpić na typową chciwo, czyli można było... Można nawet spróbować coś takiego, że zasugerować domu Akara swoją cenę. Dał domu Zakara swoją cenę. Przyjść, powiedzieć, słuchajcie, wiemy o wszystkim, ale chcemy wam służyć, ponieważ wy jesteście zajebistą drużyną. Dlatego tak, najmiemy się do waszej armii. Potem bierzemy nagrody i spierdalamy. Nie, ja myślę, że najpierw powinniśmy pogadać bez imienia. Ale nie, to jest... A później myśleć dalej. Tak. Mhm. To jest najlepsza opcja, a to nam... Na razie za mało wiemy. Nadkładamy chyba ze 3 dni drogi dodatkowo, więc tutaj będzie na lajcie. Może mój Inix się w końcu gdzieś tam, kurwa, na tych pustkowiach znajdzie. Panie, ty masz obsesję do punkcie tego twojego... No bo był zajebisty, co chcesz? Był tak, kurwa, agresywny, że jak ktoś próbował go upierdolić, to kurwa, on go upierdolił rękę później sobie gryzł. Taki miał gryzak, nie? Najlepsze, kurwa, zwierzę, jakie chcesz. Samo się pilnuje. No, to był niesamowity, bo nikt oprócz Anwara nie mógł się do niego zbliżać. Jakim cudem mu go zabrali? Mają specjalistów od tresury. Przecież dom Zakara też tresuje swoich. Mhm. Oni nawet potrafili wytresować mekiloty, więc Inixa... Podsumujmy może. Co się wydarzyło. No, podsumujmy. I mechanicznie zamknijmy tą sesję, bo już chyba zamknęliśmy ją. Teraz tylko dyskutujemy. Exp. Panowie, więc tak. Z racji tego, że wprowadziłem pepeki, to Stipper i Kao zostaniecie tam te 300 zaległe. Żebyście nie byli pokrzywdzeni. O, jak miło. Ale więc mówię, tak, panie, my to, ja ci mówię, my to w przeciągu 10 sesji spalimy wszystkie pepeki drużyny. Ty, czyli Artur, macie a po zgodziłbyś 2750 wszyscy akurat przed tą sesją. A teraz tak. Sama walka miała na sobie, miała przynieść wam 700 expa. Na łeb czy do ale podziału? Ale będę dzielił przez dwa, bo była dość krwawa i ciężka dla was. Więc dawał po 350 za walkę. Mhm. Po 350 za walkę. Plus za liźnięcie tego, co tu się dzieje, zaczynanie, przynajmniej powoli rozpracowanie tego, co tu się dzieje w ogóle w okolicy, dam kolejne 150. Czyli będziecie mieli
4500. A coś za odgrywanie 3250. Postaci? Słucham? Coś za odgrywanie postaci? Czy nic nie dajesz dzisiaj? Ja... No stary, warto by było Juriego nagrodzić za to, że on tak, wiesz, że on ma tą swoją postać, że on mówi, że tak, on tego nie zrobi, nie? I nie idzie na łatwiznę. Nie. Ja, wiecie, co, dlaczego warto Juriego nagrodzę? Hmm? Za jego postawę w walce. Bo się zrzucił sam na trzech, żeby uratować kumpla. No to jest kapitan, więc to o to chodzi, no, nie? Dam ci 150 dodatkowo. Dziękuję. 3400. A ile reszta? To tak. Nie, ja każdemu chcę dać 150, tylko się zastanawiam i za co teraz. Mel. Mel, tobie dam 150 za szukanie tych zachowań arabskich. Się aktywował. A, to fajne jest, co mi się podoba. Bo ja na przykład lubię, jak właśnie... Wiesz, no, co jak co, pośmiejemy się, ale w końcu możemy pogadać sobie o fabule, o świecie i tak dalej. I to te twoje, wiesz, przemyślenia na temat tego, co się działo i te plany. No, w każdym razie jesteśmy w dupie. Nie. Ale to dobrze, no to znaczy, że znaleźliśmy pole walki, no. No. Znaleźliście tak, swoją wojnę. Ja po prostu dalej nie ufam, bo... Znaleźliście swoją wojnę, no. Panie, wojna wojną, ale Artur i Dedek... Na razie to tyle. Kałan i tam Slipper, nie przypominam sobie nic takiego charakterystycznego. Panie, nie, no tak, a moja postawa w walce jest do dupy, bo też się rzuciłem na trzech, żeby bronić się tutaj. Nie, ja, wiesz co, Artur, ja bym dał KO, za to, chociażby stówę za to, że on stał jak ta pała i zbierał hity na łeb, na rej. No panie, yes, bądźmy szczerzy, zbierałem ścięgi tylko dlatego, żeby ich bronić. KO, wiesz dlaczego? Nie o to chodzi. KO, ty po prostu tam sobie podszedłeś jak ta pipa, a tam było czterech i zaatakowali najbliższe postaci. No i o to chodziło. Panie, wbrew pozorom, there was method in my madness. Dobra, co ci za to? To w takim razie Stiperowi coś muszę znaleźć, żeby chłopak mi się... Że może za tego... Za tą dwudziestkę. Za tak, bo to w sumie to było nie, uratowanie... Wiesz co ci dam? Wiesz, 150, wiesz za co? Dzisiaj, no. Wiesz za co? Za to, że robisz moje walki takie zajebiście krwawe. Okej. Nie, wiesz co, ja nie muszę kombinować nad tym, żeby tu rozmaicać, tu wziąć takiego potworka, tu wziąć takiego potworka. Nie znaczy, muszę kombinować. Nie muszę kombinować, żeby się ich umiejętności pokrywały w jakiś sposób, że ten ma słabość taką, ale silny w tym, a ten silny w tym, ale słaby w tym. Nie, ty zrobisz mi z każdej dowolnej najlepszej. Wezmę bandę nubków i ty mi zrobisz krwawą. Weźmiesz stado świń i tak nas super kurwa mało nie pokonają. Więc za to ci dam te 150. Za to, że mi drugą walkę uczyniłeś mi niezwykle krwawą. A pierwszą to co, kurwa, Gzyns? No mówię drugą walkę. No. To ile ekstra w sumie mamy teraz? 3400. A ile trzeba na następny ding? Już ci mówię. 3750. No i fajno. Nie, dzisiaj fajnie. Już jest Artur intryga i już się robi coraz ciekawiej, nie? No to. Mi lajki. No, dzisiaj tak. Masz od dwójka Mela plus 10 PD za to. Możesz dodać te PD-ki następnemu potworowi. Nie, tak naprawdę nie znaliście tej intrygi, nie wiecie co kto na co jest już ciekawy. Co chce na czym ugrać. Na razie bo nie graliście za wiele w dedeki u mnie. Ja mam, są one no dość
specyficzne. Jak robię intrygę, to każda postać ma, chce coś na czymś ugrać. Więc, tak, więc szczerze mówiąc, nie szykujcie się na dobrą i zło. Jest zła i nieco lepsza. Jest zła, gorsza i nieco lepsza. Tak, zła, gorsza i nieco lepsza.